Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w murach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i zaprosić na niebagatelnego znaczenia wydarzenie. Wydarzenie, któremu mamy przyjemność patronować. Cieszymy się, że jest to wymiar współpracy z Watchdog Polska. Serdecznie witam panią dyrektor. Za chwilę też oddam jej głos. A proszę państwa, okazja do tego spotkania jest z jednej strony niebagatelna, ale z drugiej strony bardzo ważna, bardzo wrażliwa. Możemy oczywiście pokazywać różnego rodzaju preteksty. Z jednej strony za chwilę rocznica ratyfikowania przez Polskę Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, podstawowych wolności. Możemy patrzeć przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Możemy oczywiście rozważać to z perspektywy polskiej konstytucji, której również rocznicę wejścia w życie będziemy obchodzili. I niezależnie od tego, czy będziemy patrzyli z perspektywy artykułu 10 konwencji, czy z perspektywy artykułu 61 polskiej konstytucji, to tak naprawdę spotykamy się ze względu na bardzo palące problemy. Problemy, których ignorowanie będzie niosło za sobą bardzo niebezpieczne i już niesie bardzo niebezpieczne skutki. Dlatego jest mi niezmiernie miło powitać Państwa i zaprosić do dyskusji na temat, jak skutecznie chronić obywatelskie prawo do ochrony informacji w postępowaniu zarówno sądowym, jak i sądowo-administracyjnym. Cieszę się, że udało się zgromadzić tutaj bezpośrednio we Wrocławiu, ale także za pośrednictwem łącz internetowych znakomitych gości, znakomitych prelegentów, których wystąpienia, myślę, będą stanowiły podstawę, zarzewie do owocnych, ciekawych dyskusji. Witam panią redaktor Ewę Siedlecką, laureatkę wielu nagród i myślę, że to nazwisko wszystkim nam jest znajome. Cieszę się, że mogę powitać pana profesora Krystiana Markiewicza z Uniwersytetu Śląskiego, którego działalność także z mediów, także jako przewodniczącego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja jest, myślę, też powszechnie znana. Cieszę się, że mogę powitać pana profesora Krzysztofa Sobieralskiego z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, który z jednej strony występuje tutaj w charakterze akademika, ale także praktyka, bo przecież pełni urząd sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Cieszę się, że mogę powitać również pana mecenasa Marcina Wolnego, który jest związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, specjalizując się w ochronie praw człowieka, głównie w procesie karnym. Witam serdecznie pana Wojciecha Klickiego z Fundacji Panoptykon, który specjalizuje się w tematyce uprawnień policji. I oczywiście witam także panią prawniczkę, panią Paulę Kucińską z sieci obywatelskiej Watchdog Polska, specjalistkę w zakresie dostępu do informacji publicznej i rozstrzygania sporów w tych sprawach. Panią Paulę Kucińską na pewno zna o wiele lepiej pani dyrektor Batko Połódź, której oddaję głos, a za chwilę przekażemy prowadzenie całego wydarzenia panu profesorowi Michałowi Bernaczykowi, za którego zaangażowanie w przygotowanie za współorganizowanie tego wydarzenia serdecznie dziękuję. Pani dyrektor. Dzień dobry Państwu. Więc ja chciałam powiedzieć kilka rzeczy ważnych. Po pierwsze, strasznie się cieszę, że jesteśmy dzisiaj w takim etapie, że na takim etapie, że może jakieś 100 osób w Polsce aktywnych obywateli, a może 1000 naprawdę dobrze śledzi, co się dzieje z prawem do informacji i jakby jest w stanie aktywnie uczestniczyć w tym, o czym będzie mowa. Ale to wybiegłam trochę ze swojego przemówienia, bo przede wszystkim chciałam bardzo podziękować Uniwersytetowi za to, że nas tutaj zaprosił i nie bez powodu bardzo to chcę docenić, dlatego że jakieś 3 dni temu byłam na dyskusji, na której jak zawsze zeszło, że to społeczeństwo obywatelskie, to ono takie nieaktywne, jak tych ludzi ruszyć i tak dalej, i tak dalej. To nie jest moja rzeczywistość i myślę, że wielu z Państwa również nie. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są aktywni, ale żeby oni mogli być aktywni w pełni, no to oni potrzebują, żeby to nasze państwo, instytucje publiczne realizowały swoją misję. Sądy chroniły prawa,
uniwersytety dawały wiedzę, były otwarte. I żeby nie robić tego z pozycji pouczającej, paternalistycznej, tylko żebyśmy byli partnerami. Ja mam takie poczucie, że dzisiaj w końcu doszliśmy do takiego momentu, kiedy uniwersytet nas przyjmuje, ale my jakby możemy wykorzystać to, co uniwersytet nam daje. Uniwersytet nam dał salę, też bardzo dużo nas wsparł organizacyjnie, dał nam kadrę swoją, dał nam opiekuna merytorycznego. To jest dla nas bardzo ważne, ale my też odrobiliśmy swoją lekcję. My przez 20 lat się edukowaliśmy, kształciliśmy, my mamy coś do powiedzenia. I my tej debaty potrzebujemy i potrzebujemy też sądów, które będą zapewniały nam te prawa, które są w teorii zapisane. I dlatego uważam, że to jest jakaś przełomowa sytuacja. Pierwszy taki krok, żebyśmy naprawdę zaczęli zmieniać. I bardzo się z tego po prostu cieszę. Bardzo dziękuję. No i też bardzo osobiście chciałam podziękować panu profesorowi Bernaczykowi i naszym gościom wszystkim. Ale wiem, że bez tego światłego przewodnictwa wiele rzeczy by się nie wydarzyło. Także również za wsparcie w tym, żebyśmy pozyskali wsparcie uniwersytetu, ale też wiem, że to było, że Wydział Prawa i Administracji dyskutował to, administracji i ekonomii dyskutował to podczas Rady Wydziału, więc naprawdę mam takie poczucie, że jesteśmy tutaj mile witani i bardzo za to dziękujemy. Dziękuję bardzo serdecznie za te słowa, na które jeszcze nie zasłużyłem. Poczekamy do końca naszego spotkania. Proszę Państwa, bardzo mi miło powitać wielkich nieobecnych w kadrze, ale tych, którzy są krwiobiegiem, no, nawet nie tej demokracji ogólnopolskiej, ale tej lokalnej, od której wszystko się zaczyna. Spotykamy się w szczególnym czasie i w burzliwych czasach, a jednak rozpoczniemy od podróży nieco w przeszłość, ponieważ w ubiegłym roku no, obchodziliśmy tą rocznicę ustawy o dostępie do informacji publicznej. Minęło to 20 lat. Część osób okrzyknęła ten 6 września 2001 roku świętem demokracji. Ja przyznaję, że takiego poczucia nie miałem, ponieważ państwo niosą ze sobą doświadczenie bardzo często rozczarowujące, jeżeli chodzi o poszukiwanie informacji, ale pragnę też zapewnić, że to te swoje zwycięstwa i porażki i bolączki związane z tą regulacją też niosą ludzie, którzy muszą rozstrzygać o państwa prawach i obowiązkach. Ponieważ będziemy mówić o pewnym, wydawać się mogło, wąsko profilowanym zagadnieniu, o tym, jak chronić to prawo w postępowaniu sądowym, z jakimi problemami państwo się stykacie, ponieważ głęboko wierzę, że nasze prawa człowieka i obywatela, one są warte dokładnie tyle, ile system, który je chroni. Na tym też polega cały sens sporu o praworządność i dyskusji o kondycji nad polskim wymiarem sprawiedliwości, a w kontekście prawa do informacji ta dyskusja powinna być ustawiona jeszcze w następujący sposób. Ile może sędzia sądu administracyjnego, aby poznać wasz problem? To wydawać by się mogło zagadnienie niszowe, ale model rozpoznawania sprawy przed sądami administracyjnymi różni się od postępowania przed sądem powszechnym. Nie możemy też uciekać w tradycyjne polskie skrajności rozchwiania od jednego spektrum w drugie, bo jeżeli odbędziemy podróż w czasie do 2002 roku, kiedy ta ustawa wchodziła w życie, to postępowanie przed sądem powszechnym, sprawa cywilna o dostęp do informacji, też stawiała skarżącemu bardzo wysokie wymagania. I to są często te same problemy, które dotykają osobę procesującą się na gruncie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, problemy, które wyrastają z wykluczenia, z braku dostępu do pomocy prawnej, z fiskalizmu procesowego. I tutaj zamiast utyskiwania, które jest naszą cenną, pielęgnowaną narodową cechą, spójrzmy może teraz na to zagadnienie konstruktywne. Co chcielibyśmy poprawić w naszej rzeczywistości? Jakie diagnozy, lepsze albo gorsze, możemy postawić? I oddajmy głos ludziom z pierwszej linii, z pola walki, a także sędziom orzekającym, którzy przybliżą nas do właśnie do
czegoś, co możemy poprawić, naprawić, a być może zbudować na nowo. W pierwszej kolejności mam zaszczyt zaprosić do podzielenia się tymi doświadczeniami z panią redaktor Ewą Siedlecką. Czy pani redaktor jest z nami? Wierzę, że jest, natomiast na podglądzie panel nie widzi, więc nie mamy dostępu do informacji. Witamy serdecznie. Widzimy panią Ewę Siedlecką i pozwalam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie z Wrocławia i pytanie. Obiegowa myśl czy opinia głosi, że dziennikarze wcale nie są zadowoleni z dostępu do informacji publicznej, ponieważ mają własne ścieżki. Ale jednak wiem, że pani i koledzy redakcyjni czasami mówią sprawdzam i pytają o informację źródłową. Jak z perspektywy czasu ocenia pani poziom ochrony prawa do informacji? I jeżeli miałaby w idealnym świecie pani oczekiwanie wobec ustawodawcy, egzekutywy i sądownictwa, to jak miałoby wyglądać egzekwowanie prawa do informacji publicznej? Ja na początek chciałam powiedzieć, że byłam jedną z pierwszych, jeżeli nie pierwszą dziennikarką czy dziennikarzem, który pisał o tym, że ustawa o dostępie do informacji jest potrzebna. Inspirowałam się amerykańską ustawą i uważałam, że to jest w demokracji dostęp do informacji nie tylko dla dziennikarzy, ale dla każdego aktywnego obywatela. Jest taką gwarancją właśnie demokracji, posiadania wiedzy, która pozwala potem na świadome wybory, świadome uczestnictwo w demokracji. Oczywiście, jak każdy dziennikarz, miałam problemy z docieraniem do informacji, więc też zależało mi na tym, żeby ustawa sprecyzowała to, czego nie wolno odmówić, jakiej kategorii informacji nie wolno odmawiać. Natomiast ostateczny kształt, jaki przybrała ustawa, mnie rozczarował. Przede wszystkim chodzi o to, że ja miałam nadzieję, że przy okazji tej ustawy zweryfikuje się rozmaite wcześniej ustanowione tajemnice, typu tam tajemnica przedsiębiorcy i tego typu rzeczy. Tymczasem stało się na odwrót. Ta ustawa przyjęła je jakby za obowiązujące i za ograniczające prawo do informacji. Nie pokusił się ustawodawca o to, żeby zweryfikować te wszystkie tajemnice, czy one są na pewno potrzebne. A druga rzecz, mniej więcej w tym samym czasie w związku z wejściem Polski do NATO, przystąpieniem Polski do NATO, uchwalono ustawę o ochronie informacji niejawnych, bardzo złą ustawę, nietransparentną, która tak naprawdę pozwala na dość dowolne utajnianie informacji, nakładanie na nie klauzuli niekoniecznie odpowiedniej klauzuli niejawności. I w dodatku nie ma tak realnie trybu, żeby skontrolować, czy ta informacja w ogóle powinna być utajniona. A jeżeli to, czy ten stopień utajnienia nie został zawyżony. Też ta ustawa spowodowała, że w zasadzie wszystko, co było niewygodne, można było utajnić przynajmniej jako tajemnicę służbową, co już odcinało człowieka od informacji, w tym dziennikarza. Teraz to, co pan powiedział, że ta ustawa nie jest dobra dla dziennikarzy. Niestety nie jest dobra dla dziennikarzy, dlatego że zanim weszła w życie, dziennikarz był jedną z nielicznych uprzywilejowanych grup, która miała prawo pytać i mało tego, w ustawie prawo prasowe zawarty był obowiązek informowania, reakcji na krytykę prasową, nieudzielanie informacji mogło być potraktowane jako przestępstwo tłumienia krytyki prasowej i muszę powiedzieć, że to jakoś działało, to znaczy nie o to chodzi, że
wyrywnie udzielano dziennikarzom informacji. No ale jeżeli już się dziennikarz zwracał, to no, jakąś informację otrzymywał. Od wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej dziennikarze zostali wepchnięci w ten sam tryb, co każdy inny obywatel, w tym dziennikarze na przykład dzienników, gdzie informacja jest potrzebna na dziś, bo jutro ma się ukazać artykuł. Zaczęliśmy się dowiadywać, że pytany przez nas urząd czy przedsiębiorstwo ma 2 tygodnie na odpowiedź. I to tak na start, 2 tygodnie. Po 2 tygodniach dowiadywaliśmy się, że sytuacja jest skomplikowana i w związku z tym miesiąc, a po miesiącu no niekoniecznie czegokolwiek się dowiadywaliśmy. Ja próbowałam zaznaczać, zwracając się z pytaniami do rozmaitych urzędów, że ja nie pytam w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, tylko w trybie prawa prasowego. No ale dowiadywałam się, że ten tryb prawa prasowego nie działa, bo jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Czyli no tak, z jednej strony można powiedzieć, a niby dlaczego dziennikarz ma być uprzywilejowany, prawda? Ale z drugiej strony można na to w prosty sposób odpowiedzieć, a no dlatego, że on zbiera informacje w imieniu setek, a czasami tysięcy ludzi, którzy nie umieją, nie chcą albo nie wpadnie im do głowy, żeby takiej informacji poszukiwać. Natomiast dziennikarz jest od tego, żeby filtrować to, co ważne i dowiadywać się na ten temat i informować ludzi. Więc nas, dziennikarzy, potraktowano tak samo jak każdego innego obywatela i to moim zdaniem jest naprawdę błąd tej ustawy. Oczywiście jak zacznę się domagać, że dziennikarze powinni być uprzywilejowani w ustawie o dostępie do informacji publicznej, no to na pewno nie zabrzmi to dobrze. Żadna grupa, która domaga się przywilejów, nie wzbudza sympatii. Nawet jeżeli jest to uzasadnione, tak jak mówiłam, tym, że działa się w imieniu dużych grup społecznych. No ale wydaje mi się, że należałoby jednak uczynić jakiś w ustawie o dostępie do informacji publicznej jakiś ukłon w stronę prawa prasowego i w stronę tego, że jednak nadal mamy prawo z tego prawa prasowego korzystać i dostawać informacje jako dziennikarze, a nie wyłącznie jako obywatele. Druga rzecz, która stała się, kiedy weszła ustawa o dostępie do informacji publicznej i skoro już dziennikarze zostali wtłoczeni w jej ramy, to zaczęliśmy podlegać tym samym ograniczeniom, co wszyscy inni pytający, a które natychmiast sprytnie urzędnicy w tej ustawie wynaleźli. Po pierwsze tajemnica, już mówiłam, ochrona informacji niejawnych. Po drugie też weszła w podobnym czasie ustawa o ochronie danych osobowych, więc wiadomo, dane osobowe chroni. Tak? No, dziennikarz pyta, nie wiem, ile zarabia premier, a dowiadujemy się, że ustawa o ochronie danych osobowych. No, wcześniej nikomu by to do głowy nie przyszło. No i dalej słynna informacja przetworzona, tak? Gdzie no, w ogóle jakby to zależy już wyłącznie od organu, od urzędu, co sobie uzna za informację przetworzoną, a co nie. No i za informacją przetworzoną idzie obowiązek udowadniania, że akurat ta osoba, która pyta, to ona występuje w jakimś ważnym interesie społecznym i musi teraz udowodnić, jaki to jest niby interes, że jak ona się tego dowie, to jest interes społeczny, tak? No bo że jedna osoba się czegoś dowie, no to trudno powiedzieć, że to interes społeczny. Mnie to ostatnio spotkało, to znaczy to żądanie, żebym udowodniła, że udzielenie mi informacji jest w interesie społecznym, to wymieniam korespondencję, no to będę sama się zdziwiłam, ale samą pierwszą prezes Sądu Najwyższego, ja bynajmniej do niej się nie zwróciłam, tylko zwróciłam się do biura prasowego, no ale kiedy dostałam odpowiedź, na końcu przeczytałam, podpisany przez panią
prezes Manowską, więc trochę się zdziwiłam. No ale pani prezes Manowska, o co chodziło? Chodziło o to, że dowiedziałam się, że prawdopodobnie problemem w Sądzie Najwyższym jest to, że neosędziowie, niektórzy, sami składają wnioski o niewyznaczanie ich do orzekania ze względu na orzeczenia TSUE i ETPC. No więc bardzo tym zaintrygowana zwróciłam się o taką informację. No i pierwsze, co dostałam w odpowiedzi, to właśnie, że to jest informacja przetworzona. Nie, pierwsze, co ode mnie zażądano, to żebym wymieniła dokładne sygnatury tych orzeczeń międzynarodowych trybunałów. No nie wiem, po co to komu, no ale zrobiłam to. No ale już urząd zyskał tam tydzień czy więcej czasu. Dobrze, udzieliłam tej informacji. No to na to dostałam żądanie, żebym udowodniła, że jest interes społeczny ważny w udzieleniu mi tej informacji, ponieważ jest to informacja przetworzona. Odpowiedziałam, że po pierwsze trochę się dziwię, że jest to informacja przetworzona, no bo chyba mają wszystko w systemie informatycznym. To jest kwestia wpisania odpowiedniego pytania do systemu informatycznego. Więc jest pytanie, co to tak naprawdę jest informacja przetworzona? Czy to jest informacja, do której wytworzenia trzeba posadzić kilku albo kilkunastu urzędników? I to jest rzeczywiście fatyga, czy też wystarczy zadać odpowiednie pytanie systemowi informatycznemu i on wypluje odpowiedź, co no, uważam, że do informacji przetworzonej się nie liczyło. No ale nic, no w ten sposób odpowiedziałam, no i uzasadniłam interes, ważny interes publiczny tym, że sprawa, o którą pytam, jest przedmiotem międzynarodowego sporu, szerokiej debaty społecznej, kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. A jeżeli chodzi o mnie, no to podałam dane dotyczące sprzedaży egzemplarzy papierowych polityki i liczbę subskrybentów wydania internetowego, zaznaczając, że no, będę pośredniczyć, prawda, w stosunku do takiej grupy ludzi. No na razie skończyło się niczym, ale to pokazuje absurd stosowania tego typu wymogów i tego typu wybiegów w stosunku do dziennikarzy. Kolejna sprawa, z którą borykam się teraz już przed NSA, to są dwie właściwie sprawy z Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwsze zwróciłam się z pytaniem, ponieważ powiedziałam taką informację, chciałam ją potwierdzić, była nieoficjalna. Czy prawdą jest, że pan dubler Muszyński został wyłączony od sądzenia sprawy tak zwanych ubeckich emerytur? Jeśli tak, to na czyj wniosek i z jakim uzasadnieniem został wyłączony? No podejrzewam, że uzasadnienie mogło być takie, że ma agenturalną przeszłość, prawda? No ale on oficjalnie absolutnie tego nie potwierdza, więc była okazja dowiedzieć się, jak to jest. Na co dostałam odmowę zostałam, to były dwie sprawy, z których został wyłączony i osobno były wyłączenia. Zostałam zaproszona na godzinę 8 rano do czytania akt do Trybunału. Ja zaznaczyłam, że mieszkam poza Warszawą i że 8 rano dla mnie, zanim ja dojadę, to jest po prostu świat i ludzie. No ale mimo to uprzejmie wyznaczono mi dwa różne terminy, każdy wcześniejszy od poprzedniego, znaczy jak chodzi o godzinę. No i też powiedziałam, że ja nie prosiłam o dostęp do akt, ja prosiłam o informacje. Nie potrzebuję dostępu do akt, wystarczy mi odpowiedź na moje pytanie. No ale oni się uparli, że muszę dostać dostęp do akt. Dobrze, przyjechałam, jakaś panienka przyniosła mi, położyła na stoliczku kilka kartek. I okazały się to być wybrane karty z akt sprawy, z których tylko jedna odpowiedź na moje pytanie padła, mianowicie rzeczywiście został wyłączony, ale na czyj wniosek nie wiadomo i dlaczego nie wiadomo.
kiedy zapytałam, dlaczego mi nie udostępniono wszystkiego, dowiedziałam się, że zostało utajnione, czyli ustawa o dostępie do informacji niejawnych. Więc zadałam pytanie. W takim razie o wyłączeniu tych, dostała rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej. Twardy dokument, od którego można się odwołać. Dostałam maila, a jak przyjechałam, się okazało, że nie ma tam wszystkich dokumentów w tych aktach, to dostałam, jak to się mówi, paszczową informację od panienki, że po prostu jest tajne. No więc na tę paszczową informację zareagowałam pisemnie, znaczy mailem, pytaniami, kto utajnił, na jakiej podstawie. I na to z kolei dostałam odpowiedź, że to też jest tajne. No i z tym wszystkim poszłam do sądu administracyjnego. I sąd administracyjny przyznał w całej rozciągłości rację Trybunałowi. Ja tutaj mam takie, nie ulega z uzasadnienia czytam, nie ulega wątpliwości, że żądanie wniosku dotyczące 1, czy Mariusz Muszyński został wyłączony ze sprawy i tak dalej, 2, czyli wniosek 3, z jakim uzasadnieniem, nie mogło być rozpoznane w trybie dostępu do informacji publicznej, gdyż jej nie podlega. I dalej się dowiedziałam, i to jest kolejny duży problem właśnie dla dziennikarzy, że to podlega wyłącznie ustawie o trybie działania i postępowaniu przed TK, czyli w trybie dostępu do akt. I za trafne należało uznać postępowanie TK w sprawie niniejszej. Wniosek o udostępnienie żądanych informacji nie mógł być zrealizowany w trybie ustawy o dostępie do informacji. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK zawiera bowiem odmienną i szczegółową regulację dostępu do wnioskowanych danych i tak dalej. Czyli przegrałam z kretesem, po prostu wybrali sobie ustawę, arbitralnie wybrali sobie ustawę, która ich zdaniem daje im większą swobodę utajnienia informacji. I druga sprawa, też podobna, też przegrana, z Trybunału Konstytucyjnego pytałam, dlaczego utajniono majątki czterech sędziów. To jeszcze wtedy nie chodziło o Przyłębską. Przyłębska wtedy jeszcze nie utajniła swojego zeznania majątkowego. Pytałam, na jakiej podstawie utajniono. Dostałam odpowiedź, że na podstawie ustawy o sądach powszechnych. Moim zdaniem kompletnie ta sprawa jest uregulowana w ustawie o Trybunale, to znaczy po prostu nie ma tam wyjątków żadnych i nie ma przewidzianego wyjątku dla utajnienia. Natomiast ich zdaniem to, że nie ma tam przewidzianego wyjątku, jest najlepszym dowodem na to, że właśnie jest ten wyjątek, ponieważ należy stosować ustawę o USP. No i Wojewódzki Sąd Administracyjny i jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, Wojewódzki Sąd Administracyjny i Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie zrobili, co też pokazuje absurd odsyłania dziennikarzy do tak wąsko rozumianej ustawy o dostępie do informacji. Mianowicie dowiedziałam się, że ja w ogóle nie mogę zadawać pytań, które nie dotyczą jakichś konkretnych dokumentów. Na przykład nie mogę pytać, dlaczego oni uznali, że działa tutaj ustawa USP, a nie o Trybunale Konstytucyjnym. Bo takie pytania w ogóle nie są dopuszczalne w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Tak? Czyli ja już nie jestem dziennikarzem, ja nie mogę się zapytać, dlaczego pan coś uważa na przykład. Albo czy prawdą jest, że pan wczoraj był tam lub tam, jeżeli oczywiście mówimy o osobie publicznej, która tam akurat nie powinna była być wtedy i tak dalej. Rozumiemy się. Ja się dowiaduję, że już takich pytań się nie zadaje.
ponieważ jest ustawa o dostępie do informacji publicznej i ja mogę korzystać tylko z tej ustawy. I proszę bardzo, piszą mi tutaj w ten sposób, że to sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny, piszą mi w ten sposób, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie służy uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące domniemanych zaniechań ustawodawcy, nie pytałam o żadne zaniechanie, treści przepisów i ich analizy. Również nie mieszczą się w niej pytania o wyjaśnienie charakteru i istoty przepisów prawa, o czym zresztą organ trafnie pisał. Czyli ustawa o dostępie do informacji stała się w tym przypadku dla mnie, ale w ogóle dla dziennikarzy, stała się dodatkową, wygodną barierą w dostępie do informacji dla zobowiązanych do tej pory do udzielania informacji instytucji, organizacji, urzędów. I to jest fakt po prostu. Ja ten dowód na te fakty trzymam na kolanach w postaci uzasadnień sądu administracyjnego. To oczywiście nie są wszystkie trudności, które piętrzy i na pewno pozostali paneliści będą o tym mówili. Natomiast to, że tak się stało z dziennikarzami, że utrudniono im pracę, no jest, uważam, niebagatelne. Wrócić do punktu otwarcia pani wypowiedzi, ponieważ to otwarcie było ustawione tak z pozycji świadka historii, kiedy procedowano tą ustawę w Sejmie trzeciej kadencji w latach 2000-2001. I pani rektor pozwoliła sobie przywołać amerykańskie doświadczenia, ten słynny Freedom of Information Act z 1966 roku. Minęło już parę lat, kiedy ja go studiowałem w większych szczegółach, ale on ma pewną specyficzną cechę. On uprzywilejowuje dziennikarzy na płaszczyźnie proceduralnej, biorąc pod uwagę, że ta informacja jest krwiobiegiem i że tak powiem, ta informacja nie może tworzyć zatoru, nie może się uleżeć w tej demokracji. I ona musi też w relacji uwzględnić specyfiki rynku mediów, ponieważ państwo nie tyle są depozytariuszami pewnego zaufania społecznego i tymi, którzy komunikują informacje, ale też prowadzicie działalność komercyjną. I to trzeba otwarcie powiedzieć o prasie innej niż tak zwana publiczna radiofonia i telewizja. I w związku z tym mam takie pytanie, czy nie wchodząc jeszcze w te szczegółowe bolączki i próby kanalizowania pytań dziennikarskich przez pryzmat artykułu 3a prawa prasowego, czyli wpychanie tego w dostęp do informacji publicznej, czy chciałaby pani bądź koledzy i koleżanki z punktu widzenia artykułu 14 Konstytucji uważam, że zasadnego, mówię to z pełną odpowiedzialnością jako prawnik swojej specjalności, jednak uprzywilejowania proceduralnego dziennikarza w litygacji. Wskazywania, że dziennikarz, zwłaszcza tego tytułu prasowego, który jest dziennikiem, mógłby wnosić o szybszą, przyspieszoną ścieżkę docierania do informacji źródłowej. To moje takie pierwsze pytanie. No a drugie, zastanawiam się, czy ta kwestia tej informacji przetworzonej, bądź co bądź nieszczęśnie objęta domniemaniem konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny, czy ona tak naprawdę nie jest wynikiem pewnej ucieczki od finansowania kosztów dostępu do informacji? Bo w skali kraju ja nie jestem w stanie podać przykładu, w którym urzędy by wymierzały takie koszty dodatkowe udostępnienia informacji publicznej. Właściwie bardzo chętnie z nich rezygnują. Zamiast udostępnić informację i nawet za nią policzyć i odjąć sobie ten argument, że jesteśmy obywatelami ciążącymi na budżecie nieszczęsnej władzy, wpychają to rzeczywiście wszystko w pułapkę informacji przetworzonej albo próbują wyrzucić poza ustawę, twierdzą, że to nie jest informacja publiczna. Czy z punktu widzenia działalności prasowej i pozyskiwania informacji, czy przypadkiem tu nie mamy do czynienia z tym pradawnym prasłowiańskim założeniem, że jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Może powinniśmy kompensować w ramach działalności dziennikarskiej pozyskanie chociażby części materiałów źródłowych? To jedno takie pytanie. A drugie,
A pozwolę sobie przy okazji nawet nie postawić pytania, tylko wyrazić zdziwienie tym wepchnięciem na ustawę procesową, tą trybunalską, ponieważ śmiem twierdzić, że z punktu widzenia artykułu 5 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, fakt obowiązywania regulacji szczególnej w żaden sposób nie uchybia, a wręcz nakazuje poinformować o warunkach powierzenia funkcji albo ustania funkcji osobie pełniącej funkcje publiczne. Powstrzymuję się tutaj od roztrząsania tych orzeczeń, które dotknęły panią redaktor osobiście, ale gdyby ktoś przyszedł do mnie dzisiaj, to powiedziałbym chwileczkę, czcigodny Trybunale, artykuł 5 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale wydaje mi się, że o tym może jeszcze powiedzieć bardzo wiele pan profesor Markiewicz ze względu na skargi i postępowania, które Justycja toczyła z prezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Tam również próbowano stosować do granic bólu już argument, że jeżeli istnieje dedykowany tryb dostępu do akt postępowania sprawy indywidualnej, to nic się obywatelowi o osobie pełniącej funkcje publiczne, których dane są w tych aktach, absolutnie nie należy. Więc te dwa pytania. Czy z punktu widzenia szczególnej roli prasy i środków społecznego przekazu nie powinniśmy na gruncie procedury sądowo-administracyjnej bądź bezpośrednio w ustawie o dostępie do informacji publicznej wprowadzić obowiązku szybkiej ścieżki dla przedstawicieli prasy i radiofonii i telewizji? Po drugie, czy jak pani ocenia ten argument kosztowy? Może, jeżeli tworzy się taką narrację, nie wchodzę w jej fałszywość i prawdziwość na tym etapie, że dla być może są duzi gracze, tak jak w Ameryce rynek medialny, którzy mogą płacić za dostęp do informacji, może to by było rozwiązaniem zamiast dwuletnich sporów o rzekome obciążanie czasu pracy urzędnika. I tyle z mojej strony na tym etapie. Bardzo serdecznie dziękuję za tą ocenę. Chciałbym, pozwolę sobie poprosić panią o ustosunkowanie, bo wiem, że dzisiaj też jest pani pod ogromną presją czasu, więc bardzo serdecznie poprosimy tutaj o odpowiedź. Nawet pod presją karną bym powiedziała. Och, któż nie jest. No nie, na szczęście jeszcze trochę osób się uchroniło. Ach, ale przepraszam, skoro znajduje pani sobie w tym trudnym położeniu tyle siły, żeby się z tego powodu uśmiechnąć przed łzy, to ja zadam pytanie, które trzecie, którego jeszcze nie zadałem, a ono chyba jest najważniejsze. Artykuł 12 prawa prasowego. Przecież na pani i kolega i koleżankach z redakcji ciąży obowiązek zachowania należytej staranności. Spoglądam do prawa prasowego i pozwolę sobie zacytować naszym widzom na Facebooku, na YouTubie i gościom na sali treść tego przepisu. Artykuł 12 ust. 1. Dziennikarz jest zobowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. Tutaj koledzy sędziowie by pewnie uchylili to pytanie jako sugerujące odpowiedź, ale zadam pytanie, czy nie jesteście państwo jako grupa zawodowa w Polsce roku 2022 przy takim stanie orzeczniczym wykładni ustawy o dostępie do informacji w paragrafie 22, to znaczy macie obowiązek prawny zabezpieczony sankcją karną, bardzo dotkliwą, bardzo bolesną, bardzo przykrą dla osoby etycznej, zasłużonej, wykształconej, a z drugiej strony nie macie efektywnego instrumentu, żeby sięgnąć po źródłową informację utrwaloną w dokumencie. Czy to nie jest tak, że z punktu widzenia klauzuli demokratycznego państwa prawnego to rozsypanie się ustawy o dostępie do informacji publicznej, przynajmniej dla waszej grupy zawodowej, nie jest tą metaforyką pułapki, przez którą wielokrotnie przestrzegał i której zabraniał Polski Trybunał Konstytucyjny? Znaczy, zaczynając od końca, to rzeczywiście ja jestem jakby upostaciowaniem tej pułapki w tej chwili, moja sytuacja, ponieważ zarzut, że nie zachowałam staranności, opiera się na tym, że nie zdobyłam informacji, której zdobyć nie mogłam, ponieważ nie mam uprawnień prokuratorskich. Więc A prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa.
już nie mówiąc, że doprowadziła do utraty dowodów, ale to mniejsza. Więc oczywiście tak jest, to znaczy efektywność naszych sposobów zdobywania informacji polega przede wszystkim nie na korzystaniu z oficjalnych kanałów dostępu, tylko nieoficjalnych, z informatorów, co też jest coraz trudniejsze ze względu na likwidację kart prepaidowych, no i poziom już techniki, jak chodzi o inwigilację. W każdym razie z osobowych źródeł informacji, z dokumentów, które sygnaliści przynoszą, też narażając się, ponieważ w Polsce nie ma prawnej ochrony sygnalistów i znaczy, los sygnalistów, który do tej pory, na przykład pani Emilii Schmidt, którzy do tej pory się zgłaszali do mediów, bywa straszny. Ale teraz jeszcze odpowiadając na pierwsze pytanie, bo pan mówił o świadkach historii i ja rzeczywiście jestem świadkiem historii, to znaczy ja towarzyszyłam cały czas uchwalaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i ja wiem, pamiętam, dlaczego ona jest taka, jaka jest. To znaczy, dlaczego zawiera tyle możliwości dla instytucji i firm nieudzielania odpowiedzi. Mianowicie podczas prac przede wszystkim uczestniczyło w nich lobby tych, którzy chcieli ograniczać prawo do informacji. Takim najważniejszym urzędem był NIK. Przychodziła bardzo dobrze pani dyrektor, bardzo dobrze przygotowana i stawiała opór przy dosłownie każdym punkcie. I to było tak, że rząd Buzka jakby chciał przyjąć tą ustawę ze względów politycznych, żeby móc się pochwalić sukcesem, to znaczy czymś, czego nie zrobiły poprzednie rządy i co jest tak strasznie ważne dla demokracji i przejrzystości rządzenia. Więc polecenie było takie, uchwalać tą ustawę jak najszybciej. W związku z tym robiono koncesje na rzecz lobbystów właśnie takie, że oni sobie tam pozostawiali rozmaite dziury. I to stąd się wzięło. Teraz pytanie, czy chciałabym uprzywilejowania dziennikarzy w ustawie o dostępie do informacji. Powiem szczerze, że bardziej użyteczne wydaje mi się, żebym miała jako dziennikarka do dyspozycji dwa narzędzia. Prawo prasowe i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Dlatego, że jeżeli nawet dziennikarze będą uprzywilejowani, że powinni dostać odpowiedź, nie wiem, na przykład tego samego dnia czy coś takiego, to i tak wpadną w te pułapki informacji przetworzonej albo innych pretekstów do nieudzielania informacji. Teraz właśnie jak się dowiedziałam, no w ogóle nie mogę zadawać pytań żadnych, tak? Tylko bo tego ustawa o dostępie do informacji nie przewiduje, żebym się chciała pytać, dlaczego na przykład wybrali taką, a nie inną interpretację prawną, więc tutaj mi się prawo dostępu do informacji do niczego nie przyda. Myślę natomiast, że byłoby bardzo pożyteczne wprowadzenie takiej zmiany, tak jak jest w ustawie antydyskryminacyjnej w przypadku dyskryminacji w pracy, jest domniemanie, że dyskryminacja miała miejsce i pracodawca musi udowadniać, że dyskryminacja miejsca nie miała. Tak uważam, że coś podobnego, zważywszy na konstytucyjne prawo dostępu do informacji o działaniach władzy publicznej i tak dalej, także w tej ustawie powinno być domniemanie tego, że informacji należy udzielić natychmiast i bez tych wszystkich wybiegów typu informacja przetworzona i żeby po stronie urzędu leżało w takim razie udowodnienie, że ona jest przetworzona, że wymaga dodatkowych kosztów i tak dalej. Co do kosztów, teraz ostatnia rzecz, to myślę, że jak najbardziej, że jeżeli to coś rzeczywiście wymaga poniesienia nakładów, to ja nie widzę powodu, dla którego dziennikarz, redakcja
nie miałaby zapłacić, jeżeli ktoś będzie tak sprytny, żeby rękami urzędu przeprowadzać na przykład analizy, których nie chce albo nie umie sam przeprowadzić, prawda? No to jak najbardziej mogłoby to być odpłatne, nie widzę w tym nic złego, natomiast rozszerzanie takiego obowiązku na obywateli już uważam za problematyczne. Dziękuję ślicznie. Skoro o obywatelach mowa, to chciałbym, dziękując serdecznie pani redaktor i trzymając kciuki z wiadomych powodów za słoneczne popołudnie w każdej dziedzinie życia, bardzo serdecznie dziękuję pani za ten głos. Ja myślę, że to, czego brakuje nam czasami skupionym na poziomie akademickim, takim prawno-dogmatycznym, to żywego prawa. Aby kształcenie na uniwersytetach młodych prawników, dziennikarzy miało sens, potrzebny jest głos państwa praktyki, państwa pokolenia, państwa doświadczenia. Ale nie zapominamy oczywiście tym, że informacją można rozświetlić pewne mroki naszego państwa, ale można też człowieka zniszczyć. I w związku z tym chciałbym dotknąć teraz kwestii informacji o sobie. Bo w czysto teoretycznym założeniu informacja publiczna czy informacja o sprawie publicznej, czy to zwłaszcza konstytucyjne pojęcie informacji o działalności, ono w sobie przenosi również informacje o człowieku. Ono może przenosić informacje o człowieku, który pełni funkcję publiczną, ten, o którym mowa w artykule 61 ust. 1 Konstytucji, ale też o osobie, której takiej władzy w żaden sposób nie powierzono. I wreszcie mamy osoby czasami publiczne, którym nie przydano żadnej kompetencji, ale z jakichś powodów orbitują wokół władzy, mając pośrednio również wpływ na nasze codzienne życie. I w związku z tym chciałbym teraz przekazać głos Wojciechowi Klickiemu z Panoptykonu, który opowiedziałby o doświadczeniach fundacji, jeżeli chodzi o dostęp do informacji, nie tyle o człowieku, ile o architekturze pozyskiwania naszych danych osobowych i jej przetwarzania, ilekroć tym administratorem danych osobowych, a kto wie, czy w ogóle administratorem, bo często państwo, procesor się do tego nie przyznaje w ogóle, jest podmiot władzy publicznej, ten, o którym mowa w Konstytucji, ten, o którym mowa w artykule 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojciechu, prosimy serdecznie, jakie doświadczenia procesowe, jakie rozczarowania, jakie nadzieje, jakie marzenia, jeżeli chodzi o litygację w sprawach dostępu do informacji. Dziękuję. Oczywiście wątek prywatności osób fizycznych w kontekście dostępu informacji publicznej jest wątkiem, który naturalnie pojawia się w rozmowach, w których występuje Panoptykon i sieć obywatelska Watchdog Polska, ponieważ jest to przedmiot pewnego napięcia. Napięcia, które występuje w dyskusjach, debatach publicznych, w legislacji. Niedawno, kilka lat temu procedowana ustawa o jawności życia publicznego była tego przykładem. No i przede wszystkim na poziomie orzecznictwa na kanwie artykułu 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast, dziękuję, natomiast przede wszystkim chciałem powiedzieć o tym, jakie Panoptykon ma doświadczenia związane z walką o dostęp do informacji publicznej. Nie z tego klucza szukania granicy, gdzie już zaczyna się prywatność i powinno nastąpić ograniczenie dostępu do informacji, co bardziej z perspektywy tego, w jakie my informacje próbujemy uzyskiwać. I na końcu po tych doświadczeniach chciałbym powiedzieć o tym, jakie my jako organizacja wyciągamy z tego wnioski dotyczące naszej strategii, bo też o to zostaliśmy przez organizatorów poproszeni. Powiem o dwóch wątkach. Jeden jest, on też już występował w wypowiedzi pani redaktor Siedleckiej, to znaczy to jest gra w kotka i myszkę. Znaczy to jest gra, którą pewnie jak tutaj siedzimy, zwłaszcza mam na myśli tutaj publiczność związaną z siecią obywatelską, którą znacie bardzo dobrze. I my jako Panoptykon też ją znamy bardzo dobrze. Gra w kotka i myszkę to jest gra, w której
organ administracji robi wszystko, żeby przedłużyć starania, czy przedłużyć walkę o to, żeby jak najdłużej tej informacji po prostu nie udostępniać. Podam ciąg wydarzeń, którego doświadczyliśmy. Wniosek do służby specjalnej, bo to jest obszar naszej działalności, o udostępnienie informacji o statystykach jej działań. Oczywiście odpowiedź skomplikowany wniosek, przedłużenie do 2 miesięcy. Potem informacja przetworzona, to o czym mówiła pani redaktor Siedlecka, więc konieczność wykazania szczególnego interesu. Ostatecznie służba uznaje, że wykazaliśmy ten szczególny interes, ale twierdzi, że to, o co wnioskujemy, nie jest informacją publiczną. No więc skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność. Organ stosuje bierny opór, to znaczy nie przekazuje skargi do sądu. My się po jakimś czasie tego dowiadujemy, wniosek o wymierzenie grzywny, uwzględniony. O, w końcu sprawa trafia do sądu, ale nie po to, żeby sąd ją rozpatrzył merytorycznie, tylko po to, żeby stwierdził, czy doszło do bezczynności. Mija czas, Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnia naszą skargę na bezczynność, sprawa trafia do NSA, no bo gramy w kotka i myszkę konsekwentnie. NSA też uwzględnia, znaczy przyznaje nam rację i co się wtedy zaczyna? No, zaczyna się drugie kółko, bo w sprawach o dostęp do informacji publicznej przeciwko służbom specjalnym jest oczywiście bardzo wygodny i przydatny wytrych, czyli wspominana ustawa o ochronie informacji niejawnych, o której będę mówił jeszcze za chwilę. Więc organ odmawia udostępnienia, powołując się na tę ustawę i robimy drugie kółko. W międzyczasie służba kontrwywiadu wojskowego, bo to o nią chodzi, na przykład twierdzi, że ustawa o dostępie do informacji publicznej jest niezgodna z konstytucją, więc służba nie jest zobowiązana do jej przestrzegania. Taki trybunał. Jednocześnie służba twierdzi, że wykonuje zadania publiczne, ale nie dysponuje majątkiem publicznym. Boję się myśleć, jakim innym w takim razie dysponuje, więc też nie jest zobowiązana do udzielenia informacji publicznej. I to jest przygoda, czy ta gra w kotka i myszkę, którą przechodziliśmy z Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i całość trwała 5 lat. Skończyła się tym, że nie dostaliśmy informacji, bo Naczelny Sąd Administracyjny po Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym stwierdził, że służba zasadnie odmówiła nam udostępnienia dostępu do informacji, a informacja dotyczyła czegoś, co inne służby udostępniały. Pytaliśmy o to, jak często SKW pyta o billingi, jak często zasięga billingi, informacje o lokalizacji właścicieli telefonów. ABW, policja, wszyscy inni dawali. SKW postanowiło zagrać z nami w kotka i myszkę. 5 lat to się ciągnęło i na końcu przegraliśmy. I to jest pierwszy problem, jako organizacja z jakim się borykamy. Tak jak wspominałem, przykładów na pewno będzie znacznie więcej, ale sprawy trwające przez 5 lat, 6 lat, zwłaszcza ze względu na tą konieczność dwukrotnego przejścia drogi, to podkreślam ze względu na wnioski, jakie może z tego można wyciągnąć, się strasznie dłużą i informacja traci przez to swoją przydatność. No i drugi wątek związany już wprost z ochroną informacji niejawnych. Ustawa o dostępie do informacji publicznej wprost odwołuje się do tego, że można ograniczyć czy odmówić udostępnienia informacji publicznej, jeśli ta informacja podlega ochronie na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. No i pani redaktor tak ogólnie wspomniała o tym, co tam jest w tej ustawie. Chciałam powiedzieć to odrębnika bardziej konkretnie, bo jeśli się na to spojrzy właśnie z perspektywy prawa dostępu do informacji publicznej, to jest to dramat. Nie podlega udostępnieniu informacja, która jest chroniona jako niejawna. No to co jest informacją niejawną? Jak są one sklasyfikowane? Są oczywiście informacje ściśle tajne, poufne bądź zastrzeżone. Ustawa zna takie 4 kategorie. Natomiast one są definiowane w ten sposób, że informacją niejawną jest każda informacja, której nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczpospolitej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne. No i to jest taka ogólna definicja. Są jeszcze rozwinięcia, są przykłady. Przykładem jest na przykład to, że ujawnienie informacji zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli. Utrudni wykonywanie zadań służbom, bo będą musiały odpowiadać na wniosek zamiast ścigać przestępców. To utrudnienie.
I problem polega na tym, że ustawa o dostępie do informacji publicznej w taki pozbawiony ważenia wartości sposób odsyła do ustawy o ochronie informacji niejawnych. Dzisiaj jest tak, że jeśli służba powoła się na ochronę informacji niejawnych, to z automatu pójście do sądu wiąże się z przegraną w tym sądzie. Bo sądy, to jest, mówię o naszym doświadczeniu, po prostu akceptują to, co mówią służby, zapominając o tym, że zgodnie z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji zarówno prawo dostępu do informacji publicznej może być ograniczane, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Takiego ważenia wartości, porządku, bezpieczeństwa publicznego versus jawność nie dostrzegamy. I to są sprawy, które kończą się po prostu automatycznie. Służba pisze niejawność, bo ujawnienie statystyk dotyczących pobierania billingów 5 lat temu zagraża bezpieczeństwu. Bo na przykład SKW pisze o tym, że ujawnienie informacji na temat statystyk wskaże cele operacyjne i kierunek zainteresowań służby. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której ujawnienie informacji o tym, że służba pobrała milion billingów, wskazuje jej kierunki operacyjne. Znaczy, czyje to były billingi? Przepraszam, że wchodzę w słowo, bo chciałem... To jest pytanie jak, bo to dochodzimy do kwestii, jak zagraża bezpieczeństwo. Czy w decyzji o odmowie w części dotyczącej uzasadnienia faktycznego i prawnego jest przynajmniej zarysowany, czy ten jest rys stanu zagrożenia i związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy potencjalnym ujawnieniem tej informacji, a obniżeniem zdolności operacyjnej. To jest trudna sytuacja dla obu stron, bo też nie chcę wychodzić tutaj w takiej roli, w takie buty wyłącznie krytyka służb. To jest trudna sytuacja, no bo służba nie może powiedzieć, że nie udostępniamy informacji na temat tego, że mamy taką technologię, no bo tą technologię stosujemy względem ambasady rosyjskiej. No nie może tego napisać, bo wtedy jakby faktycznie to zagrożenie się zmaterializuje. Natomiast sposób uzasadniania moim zdaniem jest dość abstrakcyjny. Bo dzisiaj właśnie mamy takie uzasadnienie jak to, że ujawnienie statystyk ujawni kierunki pracy operacyjnej służb. Właśnie do tego zmierzam, bo z punktu widzenia kontroli instancyjnej potem tych decyzji, my rachunek ten społeczny, ten krytycyzm wystawiamy pod koniec końców sądowi orzekającemu. Bo to jest pytanie, mówię tu trochę w imieniu, dla zrównoważenia głosów, w imieniu pana profesora, pana sędziego, bo ktoś tą decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej względem ochrony informacji niejawnych musi weryfikować. I pierwszym źródłem wiedzy będzie konstrukcja decyzji administracyjnej. Jeszcze jest jeden wątek taki, że ochroną informacji niejawnych podlega... Znaczy, informacją niejawną jest informacja, która istnieje w momencie złożenia wniosku i ma klauzulę zastrzeżoną czy wyższą i wtedy ona może trafić do kancelarii tajnej sądu. I sąd się może z nią osobiście zapoznać, strona nie ma naturalnie takiego uprawnienia i wtedy sąd ma większe możliwości kontroli takiej decyzji. Gryzę się w język, żeby nie pociągnąć tego wątku, bo chciałbym, żeby porozmawiali o nim później, dlatego że on nie ma bezpośredniego zaczepienia proceduralnego jeszcze w obowiązującym prawie. Natomiast drodzy państwo, drodzy słuchacze, ja chciałem zwrócić uwagę, że istnieją kraje, w których ten problem rzeczywiście dostrzeżono. Tylko on wymaga stworzenia postępowania o charakterze szczególnym, które z założenia zakłada pewną nierówność stron. A pani doktor Siedlecka wywoła do tablicy jeszcze ten amerykański Freedom of Information Act z 1966 roku i tam też trzeba zwrócić uwagę jeszcze na pewną taką rzecz, która wybrzmiewała w wypowiedziach Wojciecha Kliskiego, że mimo wszystko sądy federalne, posiadając nawet takie instrumentarium i możliwość stosowania na podstawie federalnej procedury cywilnej tej inspekcji in camera dokumentu, czyli ten funkcjonalny odpowiednik tego mechanizmu jurydycznego, o którym mówiłeś,
one i tak wykształciły pewne takie zjawisko, które wydaje mi się, ono w swoim znaczeniu pokrywa się z tym, co w prawie administracyjnym nazywa się zasadą deferencji, pewnego mu otwarciu na ocenę faktyczną i prawną tego podmiotu, który jest na pierwszej linii. To znaczy, zakładamy, że jeżeli rząd federalny ma Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Zewnętrznego odpowiedzialną, to są najlepiej predysponowani ludzie. A co mnie, sędziemu federalnemu, do tego, żeby to oceniać? Czyli tylko pytanie oczywiście praktyczne, można filozoficzne, ustrojowe. Jak daleko sędzia administracyjny Sądu Powszechnego czy sędzia konstytucyjny jest w stanie abdykować z roli, którą bądź co bądź mu system powierza. Przepraszam tutaj Dziękuję za to uzupełnienie, bo rzeczywiście do tego pytania się sprowadza w sytuacji, w której są dwa scenariusze. Jeden jest ten, w którym sędzia może mieć dostęp do dokumentu, ale trudniejszą sytuacją, i ona jest w praktyce, czy naszej praktyce przynajmniej częściej spotykana, to jest taka, w której nie ma dokumentu. Nie ma dokumentu, ponieważ my wnioskujemy nie o to, żeby służba dała nam coś, umowę, którą zawarła, tylko dała nam statystyki, które musi dla nas wygenerować. Już abstrahuję od tego, czy to wygenerowanie jest łatwe, czy nie, to jest chyba, wtedy idziemy w tą przetworzoną, ale to zostawmy. Ale nie ma tego dokumentu i jest wyłącznie uzasadnienie. I wtedy sytuacja jest najtrudniejsza. I chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która... Proszę bardzo, ale ten dokument teoretycznie, w teoretycznym świecie, nie w modelu postępowania sądowo-administracyjnego, mógłby być weryfikowany za pomocą źródła osobowego. No tak. Tak czy nie? Hipotetycznie. Tylko to jest wykluczone w aktualnym modelu postępowania sądowo-administracyjnego i to stąd dorzucam, już uprzedzając nieco część dyskusji, pytanie, czy ustawodawca, a przypomnijmy, że on zakładał ten model od 1 stycznia 2002 roku. On sobie dobrze uwzględnił specyfikę jednak sporów o informację niejawną, bo już wtedy z istoty reżimu informacji niejawnej wynikało, że ta informacja, ona nie musi mieć materialnego utrwalenia. Tak, no bo można wnioskować o coś, co będzie... A z drugiej strony nakazał sędziemu sądu administracyjnemu badać to zagadnienie w sytuacji, w której on nawet nie spotka się na sali sądowej z funkcjonariuszem, chociażby w roli podmiotu reprezentującego organ. Tak. I teraz mam takie doświadczenie, że sąd w różny sposób podchodzą do oceniania tego typu argumentacji, którą przedstawiał służby, tego typu ogólnej argumentacji pokazującej, że coś jest zagrożeniem. My tych spraw przechodziliśmy już kilkanaście pewnie, jeszcze Fundacja Helsińska tyle samo, powiedzmy. I przed 2016-2017 rokiem było dużo takich orzeczeń, z których wynikało, ja nawet mam tutaj cytat, który chciałem Państwu przytoczyć. Do opinii publicznej docierają przy tym informacje o nadużywaniu uprawnień dotyczących działań operacyjnych. Pobrzmiewa w głowie Pegasus. Tym ważniejsze jest, aby działalność służb specjalnych podlegała społecznej kontroli w obszarach, które nie ograniczają możliwości ich skutecznego działania. I była bardzo taka stabilna, utrwalona linia orzecznicza, w której NSA i WSA mówiły, że statystyki powinny być jawne, bo to jest chociaż ten malutki wycinek kontroli społecznej nad służbami, jaką mogą sprawować obywatele dzięki dostępowi do informacji publicznej. Teraz od 5 lat, powiedzmy, mamy serię orzeczeń, w których sądy administracyjne stwierdzają, że no właśnie, na przykład te statystyki nie mogą być dostępne, ponieważ, i tutaj znowu cytat, argumentacja szefa ABW jest uzasadniona, gdy zważy się stan niewypowiedzianej, ale rzeczywistej wojny terroryzmu z całym światem demokratycznym. Falę zamachów terrorystycznych nękającą państwa zachodnie Unii Europejskiej i otwartą wojnę terrorystów tak zwanego państwa islamskiego z cywilizacją demokratyczną. To jest cytat, który jakby posłużył do uzasadnienia podtrzymania decyzji odmownej o udostępnieniu informacji publicznej, którego ja w sobie w żaden sposób nie potrafię przyłożyć do podstaw, które pozwalają na odmowę udostępnienia informacji publicznej. I to jest taka ogólna refleksja, którą z tego wyciągam, to jest taka, że niestety wojna, i to już ta wcześniejsza,
z ISIS była wykorzystywana jako uzasadnienie do ograniczenia praw jednostki, prawa dostępu do informacji publicznej. Aż się boję myśleć o tym, jakie konsekwencje wynikną z aktualnej sytuacji, kiedy wojna jest za granicą bliską w Ukrainie. I ostatni punkt jeszcze, jeśli mogę, to to, jakie my jako Panoptykon wyciągamy z tego wnioski. No bo spraw, po pierwsze mamy sprawy, które trwają 5-6 lat. Mamy sprawę przeciwko ABW, która trwa 6 rok. Czekamy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, która dotyczy wykorzystywania uprawnień z ustawy antyterrorystycznej. Ustawa antyterrorystyczna to była bardzo kontrowersyjna regulacja i od razu chcieliśmy wiedzieć po pierwszych miesiącach, jak przez pierwsze miesiące ABW wykorzystuje te uprawnienia. Od 6 lat o to walczymy. Więc z tego, że te sprawy trwają tak długo oraz z tego, że niestety większość z nich przegrywamy, wyciągamy taki wniosek, że jeżeli chodzi o próby rzucenia światła na działalność tej części administracji publicznej, jaką są służby, musimy się wycofać, bo jakby nic to nie przynosi. Nam zajmuje czas, który możemy poświęcić na innego typu na przykład litygacje związane ze służbami, a z klucza jawności tylko utrwalamy złe orzecznictwo, które opiera się na takiej argumentacji jak ta, którą przywołałem, wojna świata demokratycznego z państwem islamskim. Natomiast nie zmienia to faktu, że są inne obszary, w których przejrzystość i dostęp do informacji publicznej staje się coraz ważniejszy. I jak mam mikrofon, to jeszcze raz pogratuluję, chociaż miałem okazję powiedzieć to w kuluarach sieci obywatelskiej, zwycięstwa z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczącym tych algorytmów czy kodu źródłowego procesu losowania sędziów, bo to jest w ogóle fenomenalnie ważne. Dostęp do tego, w jaki sposób państwo w zautomatyzowany sposób próbuje rozstrzygać sprawy, jest kluczowy w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. I mam nadzieję, że tutaj taka linia orzecznicza, która się kształtuje, było orzeczenie dotyczące algorytmu profilowania bezrobotnych, teraz to się utrwali, bo to jest to miejsce, gdzie przejrzystość i dostęp do informacji publicznej mam bardzo wiele do zrobienia i mam nadzieję, że będzie się rozwijał. Gratulujemy. Dziękuję bardzo Wojciechowi Klickiemu. Ja myślę, że usłyszeliśmy taki dobry, syntetyczny przegląd tego, jak jest, jak ewoluowały te problemy. I ja jeszcze poproszę cię, abyś miał z tyłu głowy takie zagadnienie, jak mogłoby być, bo cierpiecie. Jeżeli to się uda zwięźle i szybko, to... Od razu jedną rzecz chciałem powiedzieć jako coś, co mnie z perspektywy praktycznej bardzo boli, to znaczy te dwa kółka, już mówiąc tak bardzo kolokwialnie. To znaczy to, że my musimy jako organizacja, ale też jako obywatele, najpierw walczyć z organem administracji publicznej na polu bezczynności, a potem dopiero mamy szansę na uzyskanie merytorycznej decyzji, z którą możemy czy musimy, jeśli chcemy dostać dostęp do informacji, borykać się przez kolejne 3 lata. Czy dwa, ile tam to zajmie z Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sądzę, że bardzo racjonalne i takie jakby projawnościowym podejściem byłoby to, gdyby procedura przewidywała konieczność na pewnym etapie procedury przed sądem zobowiązania organu, żeby zadeklarował, czy jeśli już sąd stwierdzi, że jest to informacja publiczna, to czy na przykład będzie ścieżka związana z tą ochroną informacji niejawnych, po to, żeby sąd na końcu mógł od razu rozstrzygnąć dwie kwestie, w ten sposób chociażby dwukrotnie skracając drogę do uzyskania informacji. To zostawmy w takim razie tę ciekawą propozycję, kiedy będziemy wchodzić już w szczegóły proceduralne. Teraz pozwolę sobie przekazać głos Pauli Kłucińskiej z sieci obywatelskiej Watchdog Polska, aby nie tworzyć tego obrzydliwego wrażenia, że mówią sami mężczyźni. Chociaż miałem taki pomysł, żeby jednak Paula mówiła na końcu, zamknęła to swoją osobą i swoim jestestwem, bo jednak wierzę, że 21
wiek to będzie stulecie kobiet, no bo uczciwie, jaki problem żeśmy w historii ludzkości rozwiązali jako mężczyźni? Pani dyrektor potakuje. Ale do rzeczy, jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej. Proszę i podejmuję ten sam apel. Czy mogłabyś nam opowiedzieć o nawet nie tyle swoich diagnozach, bo te są konieczne tytułem pewnego wprowadzenia, jak wyobrażasz sobie postępowanie sądowe, a może nawet spróbujmy też pewnego off-spinu, może przedsądowe, tak żeby te sprawy nie trafiały w takiej ilości do postępowania rozpoznawczego przed sądem cywilnym, czy jako sprawa sądowa administracyjnego. Jak sobie to wyobrażasz konstrukcję tego, niesiona własnym doświadczeniem wynikającym z poradnictwa i ze spraw stowarzyszenia, które mogłyby się przyczynić do szybszego udostępnienia informacji publicznej, a nie tworzyły tego efektu, który kiedyś panoptykon ujął to w tą słynną grę planszową, a to, co pani redaktor Anna Dąbrowska z Polityki nazwała kiedyś grą w odbijanego. Myśmy kiedyś, przypomnę jeszcze raz, myśmy mieli sprawę cywilną w znaczeniu formalnym, w której zobowiązywano do udostępnienia informacji publicznej, gdzie te problemy się kanalizowały jednak w postępowaniu rozpoznawczym. Ja nie mówię przeciwnie. Fakty dowodzą, że to nie był ósmy cud świata dla powodów idących do sądu, bo wszystkie w tych części tych najgłośniejszych spraw ludzie tej informacji nie dostali. Ale jeżeli byśmy mieli trochę wyjść z tego zaklętego kręgu, że jest źle, a określić sobie kierunki robocze, jak wyobrażałabyś sobie litygację w sprawie dostępu do informacji publicznej? Zacznę jednak od tego, choć na chwilę, wrócę się do tego, jak jest, ale nie z perspektywy nawet naszej organizacji, dlatego że pewne problemy są zbieżne, natomiast różnice między stowarzyszeniem, które jest wnioskodawcą i prowadzi postępowania administracyjne czy sądowo-administracyjne, ta perspektywa różni się od tej przy postępowaniach prowadzonych przez obywatelki i obywateli. I myślę, że mamy dobrą okazję do tego, żeby podsumować to, co myślą ludzie na podstawie co najmniej naszych spotkań, czy lokalnych, czy wszystkich spraw, które i pytań o porady prawne, które uzyskujemy już od lat. I zasadniczo z naszego poradnictwa i z naszego doświadczenia wynika, że są problemy, one nie istnieją od dziś, ten proces trwa, zaczął się już na pewno kilka lat temu, natomiast rzeczywiście widzimy, że te problemy się pogłębiają i zauważają to też ludzie. Ludzie nie jest hamulcem. Przepraszam, dajmy ludziom twarz, bo to my wiemy, o czym mówimy. Mówimy o wszystkich tych osobach, którzy na poziomie małej i dużej gminy, w jakiej aktualnie jesteśmy, w końcu zaczynają interesować się swoim otoczeniem. Dokładnie tak. Mówimy o każdej i każdym. Mnie się wydaje, że najlepiej te problemy, które są związane z procedurą sądowo-administracyjną, podsumowują właśnie obywatelki i obywatele. I ja widzę tutaj kilka takich punktów. Oczywiście postępowanie przed sądem administracyjnym ma swoje zalety i one też są gdzieś tam zgłaszane. Przede wszystkim. Jakie? Bo łatwo jest wpadać w krytykę i ja znam te zalety i ludzie o nich mówią, a nie chciałbym, żebyśmy wyszli z tyłu z poczuciem, że wszystko źle. Podstawowa zaleta moim zdaniem to przy takich sprawach w miarę nieskomplikowany charakter tych postępowań, czyli to, że duża część tego postępowania może być poprowadzona samodzielnie. No ale wchodzą tutaj też kwestie finansowe, czyli w miarę sensowne koszty sądowe jeszcze na poziomie sądu pierwszej instancji zwracane w przypadku wygranej sprawy.
To jest też możliwość wnoszenia skarg drogą elektroniczną. I wreszcie to, co jest ważne akurat też z punktu widzenia organizacji, która wspiera, to to, że całkiem szeroko zagwarantowano w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi możliwość dołączania do spraw przed sądami administracyjnymi tych spraw dostępowych. I w praktyce to akurat nie wywołuje większych problemów, no co umożliwia jakieś wsparcie na co dzień tych osób, które tego potrzebują. Natomiast jak się tak spojrzy generalnie na sprawy, które prowadzimy i sprawy, w których pomagamy, to jednak te problemy zdecydowanie przewyższają korzyści, jakie przynosi w tej chwili postępowanie sądowo-administracyjne. Nie mówię, że należy z niego zrezygnować, natomiast zdecydowanie zauważamy chyba wszyscy wspólnie, że konieczna jest jakaś zmiana. I to, o czym mówiłeś ty, Wojciech, to, że faktycznie ludzie też często wycofują się z postępowania przed sądem administracyjnym, bo czasami działa ten hamulc, że może nie ma sensu wspierać kolejnej złej linii orzeczniczej. I to słychać jest coraz częściej, więc jest to podstawowy problem. Natomiast te kilka problemów, które moim zdaniem jawią się, a dotyczą procedury, no to jest oczywiście wspominany już czas postępowania. Pierwsza rzecz jasna to, że sądy administracyjne nie rozpoznają spraw w tym terminie, w którym powinny je rozpoznawać, w tym terminie 30 dni. I niestety nawet jeżeli w poszczególnych sprawach podczas pandemii te terminy się trochę skróciły, no to kosztem kierowania ich na posiedzenia niejawne, na które nie mamy wstępu, więc postępowania przed sądem pierwszej instancji ciągną się miesiącami, czasami nawet latami. Druga taka rzecz to znikoma reakcja sądów administracyjnych na sprawy związane, na zarzuty związane z przedłużaniem odpowiedzi na wnioski, ze zwlekaniem z odpowiedzią. To znaczy mało jest, przynajmniej znanych nam, skarg na przewlekłe prowadzenie postępowania, natomiast ci wnioskodawcy, a następnie skarżący, którzy się na to zdecydowali, żeby ten zarzut podnieść, niestety stykali się z niekorzystnymi orzeczeniami, czyli raczej w takich sprawach, które były też ewidentne, czyli na przykład terminy odpowiedzi na wnioski były przedłużane z tego, ewidentnie z tego powodu, że idą wybory albo będzie organizowana debata na temat raportu o stanie gminy. To sądy i tak przyjmowały, że przedłużyć termin można, i może być to ten termin dwumiesięczny. Nawet jeżeli ktoś tam przez chwilę dłużej nie odpowiedział, to waży się to, że to było tylko chwilę dłużej. No i niestety skargi są zwykle oddalane. Sądy administracyjne niechętnie też, przynajmniej w sprawach znanych, wymierzają grzywny za rażącą bezczynność. Więc finał i skutek jest taki, że ta zasada pozyskiwania aktualnej informacji po prostu nie działa i właściwie nie przysługuje nam żaden skuteczny środek prawny do tego, żeby wyegzekwować odpowiedź szybciej. Natomiast drugi problem, który wynika jasno ze spraw, w których pomagamy, to jest oczywiście brak sankcji. Brak sankcji, o którym wspomniałam już przy okazji sądów administracyjnych i niechęci do stwierdzania rażącego naruszenia prawa przy bezczynności i wymierzania grzywien. Jeżeli te grzywny się pojawiają, to są raczej w tych najniższych przedziałach. Natomiast odrębny problem to artykuł 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli przepis karny, który prowadzi już do postępowania przed sądami powszechnymi i niestety tutaj nie jest też lepiej. To znaczy jest to
istotny środek z tego względu, że są takie sytuacje, w których przepis karny jest jedynym przepisem, który daje nam jakiś środek prawny do zareagowania. Czyli sytuacje, w których na przykład danych informacji nie ma w biuletynie informacji publicznej, czy coraz częściej pojawiające się w sytuacje, w których odpowiedź na wniosek zawiera jakąś informację nieprawdziwą. Jedyne, co możemy zrobić, to złożyć zawiadomienie. No a niestety te sprawy są również nieskuteczne. Dodam, że po przeglądzie wniosków, że odpowiedzi na wnioski sieci obywatelskiej do sądów powszechnych i po przeglądzie bazy orzeczeń sądów powszechnych, ja naliczyłam takich wyroków karnych około 20 i zwykle są one niekorzystne, a nawet jeżeli są korzystne, to jest to raczej warunkowe umorzenie postępowania. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że w uzasadnieniach pojawia się zawsze argument niskiej szkodliwości społecznej czynu, a obok tego ta niska szkodliwość społeczna czynu jest wiązana z wagą informacji. Czyli sądy od razu zastanawiają się nad tym, czy ta informacja to była ważna, czy nieważna. I niestety moje spostrzeżenie jest takie, że z założenia trochę przyjmuje się, że sprawa o informację jest sprawą mniej istotną. Więc to jest też dobre pytanie, czy da się zrobić coś, żeby zmienić tę praktykę związaną z postępowaniem w przypadku przepisu karnego i czy też dobrym rozwiązaniem byłoby na przykład właśnie oddanie tych spraw związanych z dostępem do informacji sądom powszechnym, bo jak na razie to orzecznictwo nie jest najlepsze. Natomiast wracając jeszcze do sądów administracyjnych, powiem tylko o problemie, który pojawia się ostatnio też coraz częściej i jest zauważalny przez ludzi zgłaszających nam te sprawy, czyli brak odpowiedniego postępowania dowodowego. To było w jakimś sensie już tutaj ujęte, natomiast chodzi mi o takie sytuacje, w których w szczególności w sprawach dotyczących informacji przetworzonej i też w takich sytuacjach, w których podmiot zobowiązany, instytucja twierdzi, że nie posiada danej informacji albo że w ogóle dana informacja nie istnieje, to kiedy taka sprawa trafia do sądu administracyjnego, to i skarżącemu, i nawet nam z perspektywy osób pomagających prowadzić takie postępowanie, bardzo trudno jest udowodnić w ogóle to, że rzeczywiście taka informacja istnieje, bo my możemy sobie napisać oczywiście, że taka informacja powinna istnieć, bo na przykład przepis prawa nakazuje to, żeby dany dokument istniał. Natomiast nie mamy środków do tego, żeby przeprowadzić też jakieś, powiedzmy, roboczo poszerzone postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym. W tej chwili mamy tylko dowód z dokumentu i niestety, ale z relacji i z tych spraw, które widzimy i z relacji ludzi wynika, że sądy jednak ograniczają się bardzo często wyłącznie do treści skargi i odpowiedzi na skargę i nie lubię tego argumentu, ale po prostu ludzie czują się niesprawiedliwie. Czują, że w wielu sytuacjach sąd bierze stronę organu i że właściwie w treści uzasadnienia pojawiają się elementy kopiuj, wklej z odpowiedzi na skargę. Jeżeli sąd dodaje coś od siebie, oczywiście nie chcę generalizować, nie dzieje się to w każdej sprawie, natomiast jest to ewidentny problem, to w uzasadnieniach raczej znajdują się odniesienia do argumentacji organu, a niezbyt często do tej argumentacji, którą przedstawia skarżąca. I to jest też problem, którym zresztą przejdę jeszcze płynnie do ostatniego, który widzimy, ale wydaje mi się on najbardziej znany, bo nie występuje od dziś, czyli tego, że sądy administracyjne bardzo chętnie, a raczej wytworzyły już taką stałą praktykę odnoszenia się w wyroku do tego, czy coś jest tak zwaną informacją publiczną, czy nie jest tak zwaną informacją publiczną. A obok tego wytworzyły pewne
pojęcia, które nie znajdują się w przepisach ustawy, natomiast znajdują się w praktyce i one są nieostre. Można je właściwie powołać dowolnie w każdej sprawie. To jest dokument wewnętrzny, dokument techniczny, to jest nadużywanie dostępu do informacji publicznej czy nadużywanie prawa do informacji. I to ostatnie jest moim zdaniem teraz bardzo dużym problemem, dlatego że takich wyroków dotyczących nadużywania prawa do informacji pojawia się coraz więcej i widać jest w uzasadnieniach takich orzeczeń, że sąd bardzo skupia się na rozstrzygnięciu, czy wnioskodawca, dany wnioskodawca zadał tyle, a tyle pytań, czy wnioskował wcześniej do danej instytucji, jaka jest motywacja osoby wnioskującej. Natomiast z doświadczenia wiem, no bo też przygotowuję czasami takie pisma, że jeżeli w odpowiedzi na skargę pojawią się kontrargumenty, czyli czemu instytucja nie napisze, ile takich wniosków rozpoznała pozytywnie, a ile negatywnie. W ilu przypadkach wydała decyzję o odmowie udostępnienia informacji, no to tak naprawdę te argumenty pozostają bez żadnej odpowiedzi. Czyli w uzasadnieniach w ogóle to się nie znajduje. Sąd bardzo często pomija to i zastanawia się tylko nad tym, czy motywacja była odpowiednia. O tym już była mowa i nie umniejszając tego argumentu, ja bym chciał podkreślić, że taka koncepcja jak nadużycie prawa do informacji działalności 61 Konstytucji, nawet w ich ustawowym, aktualnym, takim jurydycznym rozumieniu, no ona nie będzie trzymać standardu takiego materialno-prawnego prawa do informacji, który został określony w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K38/01. No, dla mnie jako konstytucjonalisty to jest dość oczywiste, że wprowadzenie takiego argumentu nie udostępniam ci informacji, ponieważ nadużywasz, jest ograniczeniem, ale to jest bardziej ograniczenie natury faktycznej, retorycznej bym powiedział, niż umocowane w sposób materialno-prawny. Ja oczywiście problem związany z tym idiomatem informacja o sprawie publicznej na poziomie języka ustawy. Ja nie będę już odsyłał do monografii, którą udało się tutaj opublikować w 2017 roku na temat dokumentu wewnętrznego, bo to jest przeszło 200 stron takiej dogmatycznej i praktycznej analizy, dlaczego z punktu widzenia polskiego porządku prawnego nie można stosować takiego argumentu. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na pewien zjawisko z pogranicza psychologii i prawa, bo wystarczająco długo zajmujemy się dostępem do informacji czy prawem do informacji, żeby zrozumieć potencjalne przyczyny przesunięcia się do takich koncepcji. Mianowicie zwolennicy takich poglądów, i to nie mówię, że na poziomie sali sądowej, bardzo często używają nieśmiertelnego argumentu każdej administracji publicznej, nie tylko polskiej. Czas, koszty, efektywność, wydajność urzędnika to jest dobro wspólne. I ja na poziomie teoretycznym ten argument też jestem w stanie przyjąć, tylko widzę pewną obłudę z tym związaną, odstąpienie od próby zrekompensowania państwu polskiemu czy samorządowi rzekomo frywolnych kosztów o dostęp do informacji publicznej. I ja podzielę się z państwem, powiedziałbym, udostępnimy odrobinę informacji niepublicznej, ponieważ no przed tym spotkaniem rozmawialiśmy też z panem profesorem, z panem sędzią i próbowaliśmy sobie stawiać pewne akademickie diagnozy. Krach piętnastki, czyli gra uczciwa z obywatelem, dostaniesz informację, ale jak chcesz 50 rys papieru z powodu tak sformułowanego wniosku, to nie będziemy robić tego za darmo. Krach tej koncepcji się wziął z wadliwie skonstruowanego artykułu 15 ustawy o kosztach dodatkowych udostępnienia informacji publicznej, kompletnej niewiedzy, jak go zastosować, ale też z pewnego zaniechania środowiska akademickiego, które nie chciało podpowiadać rozwiązań, jak to zrobić. A pierwszym moim zdaniem jest odpowiedzialnym parlament.
I też, żebyście Państwo nie zapominali, bo był powoływany przykład Stanów Zjednoczonych, natomiast nie zapominajmy, że w Europie kontynentalnej dominują systemy parlamentarno-gabinetowe. I w takim ekosystemie ustawą o dostępie do informacji publicznej jest szczególnie ciężko przetrwać. Dlaczego? No dlatego, że większość parlamentarna, która popiera egzekutywę. Egzekutywę, która kontroluje bardzo często politycznie tą ogromną administracją, za wyjątkiem instytucji, organów, które wprost w systemie prawnym określono jako niezależne. RPO, NIK, etc. Nie ma żadnego interesu, aby dokładać dodatkowy ciężar, jakim jest jawność, transparentność i to jest zjawisko, które da się wyłowić w systemach, gdzie podział i separacja władz jest słabiej zarysowana. I podkreślam, to będą systemy parlamentarne. Natomiast pytanie, czy nam się jako społeczeństwo udało wytworzyć taką dostateczną presję na to, aby władza sądowa była jednak bardziej dociekliwa w formułowaniu tych stanowisk i stąd no moje takie pytanie, wracam jeszcze raz do tej ucieczki do przodu. Czy jesteś w stanie w ciągu minuty postawić nam pewne takie postulaty wynikające z tej wypowiedzi? Proceduralne, materialno-prawne. Ja wiem, że informacja o sprawie publicznej, czy w ogóle to sformułowanie informacje publiczne, to chyba jest grzech pierworodny tej ustawy. Ale tak, żebyśmy mogli podsumować i oddać głos Marcinowi Wolnemu. Znaczy, oczywiście uważam, że podstawową zmianą są zmiany przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czy to napisanie ustawy od początku, czy choćby usunięcie przede wszystkim artykułu pierwszego, czyli właśnie tego artykułu, na podstawie którego sądy sprawdzają, czy coś jest tak zwaną informacją publiczną, czy też nie. Moim zdaniem dużą zmianę pociągnęłoby ze sobą usunięcie przepisu dotyczącego informacji przetworzonej, dlatego że to ten przepis powoduje teraz bardzo duże problemy proceduralne, bo bardzo, tak jak mówiłam, bardzo ciężko jest argumentować na poziomie postępowania przed sądem administracyjnym. A też takich spraw związanych z informacją przetworzoną jest po prostu najwięcej, przynajmniej tych, które my widzimy w naszym poradnictwie, co też skutkuje tym, że tych spraw jest coraz więcej w sądach administracyjnych. I taki argument, który gdzieś od zawsze się pojawiał, to to, że ta liczba spraw dotyczących dostępu do informacji w sądach administracyjnych jest coraz wyższa, więc i pewne podejście do tych spraw się zmienia. I dlatego moim zdaniem usunięcie tych przepisów już dałoby wiele. Natomiast i też nawiązując tutaj do opłat, wydaje mi się, że jednak informacja przetworzona jest traktowana trochę jako inny środek. Dlatego, że bardzo często, naprawdę w wielu sprawach, uzasadnienie takich decyzji dotyczących informacji przetworzonej po prostu jest niepełne. To znaczy jest tam wycinek z orzecznictwa, czym jest według sądów informacja przetworzona, natomiast nie ma konkretów, brakuje, dlaczego faktycznie to jest dla nas trudne, żeby to zebrać. Więc myślę, że tu nie ma zastąpienia. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, myślę, że potrzeba jest, jeżeli mielibyśmy zostać przy tym samym trybie, no to na pewno jest potrzeba zmiany ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Myślę, że trzeba by było się skupić mocno na postępowaniu dowodowym, a jeżeli nie byłoby to możliwe, no to trzeba by było wtedy faktycznie zastanawiać się nad tym, czy może inny sąd nie udźwignąłby ciężaru tej sprawy lepiej. Natomiast chciałabym wesprzeć już na koniec tylko to, co mówił mój przedmówca, czyli też widzę konieczność zmiany
zmiany tego postępowania w ten sposób, żeby nie przychodzić... Krótko, chodzi o te dwa kółka? O te dwa kółka, o, dokładnie. Właśnie. No i tu okazaliśmy szacunek przedmówcy. Dziękuję bardzo. Marcin Wolny, dziękujemy serdecznie Pauli Kucińskiej. Widzę, że to jest podszyte emocją i tysiącem spraw. Broń Boże, nie odczytuj tutaj tego dyscyplinowania jako deprecjonowania tych zagadnień. Po prostu to jest, domyślam się, w tej formule to jest zawsze dramat. Każdy z nas chciałby powiedzieć, rozłożyć tą sprawę na czynniki pierwsze. Tak się niestety nie ma. Jak ktoś mówił kiedyś starszy i mądrzejszy ode mnie, my nie mamy czasu, to czas ma nas. I z tego samego powodu oddajemy głos Marcinowi Wolnemu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Drogi Marcinie, prosimy o podobny klucz. Własne doświadczenia, jak jest i jak mogłoby być, chociażby w tym idealnym świecie, gdybyśmy mieli zdolność ustawodawczą, inicjatywę ustawodawczą i przełożenie na tą czy inną procedurę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zorganizowanie tego ważnego seminarium. Dla nas dostęp do informacji jest przede wszystkim narzędziem badawczym. My w ostatnich latach trochę z obszaru litygacji strategicznej w tym zakresie się wycofaliśmy. Trochę z powodu zmian kadrowych, trochę z powodu tego, że rozwinęły się inne świetne organizacje, które robią to dużo lepiej niż my, więc nie ma co dublować tej pracy. Gdy jeszcze to... Jeszcze jednym powodem, dla którego tej litygacji nie robimy, jest czas. Jest po prostu kryzys praworządności, powoduje, że tych zadań jest na tyle dużo, że trochę nie ma w co rąk włożyć, a te sprawy wymagają jednak poświęcenia określonego czasu, no, a rezultat jest dosyć odległy i niepewny. I to też jest jedna z decydujących przyczyn, dla których robimy tego mniej. Gdy robiliśmy to z zakresu bezpieczeństwa, tego styku służb i bezpieczeństwa państwa, a dostęp do informacji publicznej. To był szlak kilku zwycięstw i raczej porażek, raczej przyznawania silniejszej pozycji służbom i argumentowania, że bezpieczeństwo państwa, wojna z terroryzmem, fakt, żeby przestępcy nie wiedzieli, z jakich narzędzi dysponują służby, powoduje, że nie powinniśmy poznawać informacji na temat ich pracy. To myślę nie zaprowadziło nas do sytuacji, w której teraz na tle afery związanej z Pegasusem więcej jesteśmy w stanie się dowiedzieć, wsłuchując się w konferencję Marka Suskiego w Sejmie albo wywiad prezesa Kaczyńskiego w Gapolu, niż wnosząc po prostu wniosek o dostęp do informacji publicznej. I to jest moim zdaniem bardzo smutne. Pokazuje, że ta kontrola nad służbami i osiodłanie Pegaza jest absolutnie iluzoryczne. Nasze wnioski w tej chwili to są wnioski kierowane przede wszystkim do sądów, związane z różnymi elementami kryzysu praworządności. To jest wniosek na przykład do Sądu Rejonowego w Warszawie o udostępnienie szczegółowych dokumentów z akt postępowania przygotowawczego prawomocnie zakończonego dotyczącego nieudostępnienia, nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie zderzyliśmy się z pewnym ping-pongiem. No, Sąd Rejonowy mówił, nie dam, tajemnica postępowania przygotowawczego święta, chociaż prawomocnie zakończone postępowanie. Sąd Okręgowy zrzucał tę sprawę ponownie i tak ze trzy razy przechodziliśmy, aż w końcu te argumenty Sądu Okręgowego przeważyły. Te okoliczności ugrzały światło dzienne. Są też sprawy, w których na przykład prosimy prezesa NSA o udostępnienie korespondencji z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczącej list poparcia pod sławnymi już listami kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i prezes NSA mówi, nie dam, bo prywatność sędziów, a więc sędziowie, którzy podpisują się pod tymi listami poparcia jako funkcjonariusze publiczni, są zdaniem prezesa NSA, ich prywatność będzie naruszona, jeśli my się dowiemy o tym, że podpisali. W końcu inną drogą się o kategoriach tych osób dowiedzieliśmy, o ich personaliach. Teraz już nie ma w ogóle problemu z tym, aby to ujawniać. To pokazuje też siłę tej ustawy. Taka najistotniejsza sprawa nasza w ostatnich latach to jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym były te już dwa kółka słynne, konieczność po pierwsze odniesienia się do poglądu Trybunału, że pytanie o sygnatury spraw jest zdaniem Trybunału
tak naprawdę wnioskiem o dostęp do akt postępowania. Trybunał powiedział, nie dam ci tej informacji, jeśli chodzi o sygnatury, zwróć się do nas łaskawie w trybie ustawy o organizacji, trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, a o wgląd do dokumentów sobie zobaczysz. My powiedzieliśmy, nie, wygraliśmy przed WSA, Trybunał się szczęśliwie nie odwołał. Natomiast w pierwszej wydał następnie decyzję odmowną oczywiście, powołując się na to, że informacja ma charakter przetworzony. Może faktycznie tak jest, no chodzi o 2,5 tysiąca spraw ich zdaniem. No ale to też jest problem systemowy, że tak istotna informacja, zmiana składu sędziowskiego albo wyznaczenie składu z pominięciem nie jest w żaden sposób przez Trybunał odnotowywana w jakimś repetytorium generalnym, tak? Oni sami tworzą sobie taką strategię zaciemniania obrazu przez to, że nie wywiązują się należycie z takiej sprawozdawczości w minimalnym stopniu przecież, bo jest ustawa organizacji i trybie postępowania, jest IPO, które pozwala nam wejrzeć w szczegóły sprawy przed Trybunałem, a mimo to tak istotnych informacji nie ma. W tej chwili jesteśmy na etapie postępowania kasacyjnego i próbujemy się dowiedzieć, próbujemy uzasadnić znowu w odpowiedzi na skargę kasacyjną prezes Trybunału, że to jest informacja, że inaczej, że jest szczególny interes prawny w tym, abyśmy poznali. Tak? I tutaj Trybunał oczekuje od nas troszkę, że staniemy na głowie, bo my odwołujemy się do bardzo wielu szczegółów, ale dwa kluczowe są. Po pierwsze, to jest osoba pytającego. No, nie jesteśmy organizacją, która wzięła się znikąd, mamy już jakieś doświadczenie, mamy prawników na pokładzie. Z drugiej strony są też w obiegu publicznym informacje od samych sędziów Trybunału. To jest informacje od whistleblowerów tak naprawdę, listy otwarte, które oskarżają prezes Trybunału o to, że manipulujemy składami. A mimo to Trybunał uparcie mówi, nie ma potrzeby udostępnienia takich informacji. To pokazuje pewien problem z kulturą jawności generalnie i ja mam wątpliwości, czy na przykład pani prezes Trybunału w sposób rozsądny rozpozna wniosek o pierwszej prezes Sądu Najwyższego o kontrolę konstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej, skoro jest tak zacierpiona na tajności generalnie szczegółów postępowania. Pytanie otwarte, czy tego typu decyzje chociażby ze strony prezesa NSA nie rzutują jakoś na orzecznictwo sądu, któremu podlega. Przechodząc do clue tego wydarzenia, jak byśmy widzieli tą ochronę, czy to powinno być postępowanie sądowo-administracyjne, czy sądy powszechne, ja odpowiem, że wydaje mi się, że to pytanie jest nie do końca zasadne. Powinniśmy się raczej spytać o efekt. Ja oczekuję, że te wnioski o dostęp do informacji publicznej będą rozpoznawane w sposób, który pozwoli mi pracować z tymi danymi, gdzie ja się nie będę po 3-4 latach dowiadywał, jaki był efekt postępowania, gdzie sytuacja ostatnia, nikt w fundacji nie był w stanie powiedzieć, kto składał ten wniosek, bo już pracowników nie ma po prostu. Jest taka fluktuacja, że nie jesteśmy w stanie wykorzystać po 5 latach tych danych, bo one są nieaktualne. No musimy też dostosowywać naszą strategię działania do tego. Już nie pytamy od do, tylko pytamy od konkretnego terminu do dnia udostępnienia informacji, tak, żebyśmy dostali informacje aktualne, a nie sprzed 3-4 lat. Jeśli by te wnioski o dostęp, sprawy z zakresu wniosków o dostęp do informacji publicznej były rozpoznawane przez sądy powszechne, nie mam przekonania, że byłoby lepiej. Nasze sprawy związane są z organami warszawskimi, pewnie trafiłyby do sądów warszawskich, które są, mówiąc kolokwialnie i brzydko, zawalone. Tak? Nie jestem przekonany, że byłyby traktowane priorytetowo szybko, jeśli w sądownictwie powszechnym jest rocznie 15-17 milionów spraw, to te sprawy się tam zgubią po prostu. I będziemy czekali na termin rozpoznania, nawet na niejawnym, 1,5-2 lata spokojnie. Mówię o Warszawie. W mniejszych miejscowościach może będzie lepiej. Jakie jeszcze dostrzegam problemy?
Bardzo nas to boli, że wprowadza się tryby szczególne do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK to jest jeden z przykładów. Ta ustawa nie zakłada żadnych przesłanek, na podstawie których moglibyśmy, prezes Trybunału mogłoby zdecydować o tym, czy nam udostępnia, czy nie udostępnia dostępu do akt. Więc to też nasze pytanie o sygnatury spowodowane jest tym, że jakbyśmy zapytali o zarządzenia, to musielibyśmy iść w tą ustawę. Musielibyśmy się, tak jak pani redaktor Siedlecka, godzić na to, że pani prezes Przyłębska nam albo da, albo nie da, a jak nam da, to w ograniczonym zakresie, albo wyjmie nam konkretne dokumenty i powie, reszty nie daje. I co my możemy z tym zrobić? Tam nie ma prawa do sądu. Możemy oczywiście łapać się prawą ręką za lewe ucho i próbować wnosić jakieś środki prawne do sądów powszechnych, ale no nie jest to absolutnie uzasadnione. I jeszcze jedna kwestia to prokuratura. Tak? Zmiany w postępowaniu karnym, które tak naprawdę wyłączyły nam możliwość dowiedzenia się o szczegółach pracy prokuratorów, o szczegółach tego, jak one zostały. Tam też nie jest zagwarantowany dostęp do sądu efektywny. To zarządzenie prokuratora o odmowie dostępu do akt postępowania dla osoby trzeciej podlega kontroli jedynie prokuratora bezpośrednio przełożonego. Co więcej, ustrój prokuratury sprawia, że tą decyzję o odmowie dostępu tak naprawdę to może podjąć prokurator generalny. Bo ta schodkowa, hierarchiczna struktura pozwala mu zmienić albo wpłynąć na każdą decyzję podejmowaną przez poszczególnego prokuratora. Dziękuję, to wydaje mi się, że tyle. Dziękuję bardzo. Wracając do tych wniosków składanych przez was do Trybunału Konstytucyjnego, artykuł 1 ustęp 2. Ja pamiętam jeszcze lata temu, kiedy byłem zapraszany w charakterze i widza czy interlokutora na spotkania z organizacjami pozarządowymi. Tutaj obecny na sali ojciec założyciel mówił o artykule 1 ustęp 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, mówiono przepis GUMA. Ten w zakresie, w jakim on odsyła do dostępu do informacji publicznej uregulowanego w sposób odmienny, a kluczem są tu dwa słowa w ustawie, zasady i tryb. Jeżeli już trzymamy się tego wątku, bo on, jak naliczyłem, w ramach twojej wypowiedzi wystąpił co najmniej czterokrotnie. Czy w twojej prawniczej ocenie ustawa o trybie postępowania przed TK, ona zawiera zasady i tryb odmiennie regulujące dostęp do informacji publicznej? Zasady, a nie tylko procedury. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie i moglibyśmy koło tego pochodzić, mówiąc kolokwialnie, spróbować wydębić. Jak ja już dostanę te sygnatury, to ja bardzo chętnie wtedy poproszę pana profesora o pomoc i spróbowanie uzasadnienia, że w sumie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej moglibyśmy te dokumenty dostać. Dobrze, bo ja nasz Trybunał Konstytucyjny, wiecie państwo, lubię pytać. Wszyscy lubimy. Pytać. Drodzy państwo, dochodzi godzina 14. Po drugiej stronie łącza jest z nami pan profesor Krystian Markiewicz, Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Postępowania Cywilnego. Ponieważ wysłuchawszy tych diagnoz, wydobytych z praktyki, chcielibyśmy przejść teraz do oceny procesualistów. Chociaż podejrzewam, że ocena pana profesora, pana sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, ale także prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja też będzie integrować te dwa wątki. Zakładam, że dla kolegi Markiewicza dostęp do informacji publicznej rozpoznawany przed sądem powszechnym wskutek wniesienia powództwa o zobowiązanie do udostępnienia informacji publicznej to są już wojny punickie. To było. Ja przypomnę, że 29 grudnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej, która przy okazji implementacji unijnej dyrektywy z 2003 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego zlikwidowała, wygasiła artykuł 22, który defaultowo ustawiał tą ustawę jako chronioną w postępowaniu sądowym.
Można dyskutować, ja osobiście poddaję to w wątpliwość, jakie racje stały za tym, ponieważ w rządowym projekcie ustawy jest raptem tylko jedno zdanie na ten temat. W związku z implementacją dyrektywy zachodzi potrzeba ujednolicenia modelu sądowej ochrony dostępu do informacji. I z ujednolicenia zrobiło się no, coś dziwnego, powiem kolokwialnie, dlatego że wbrew pozorom ten zakres, tą właściwość rzeczową sądów administracyjnych poszerzono, ale nie wyłączono wcale kognicji sądów powszechnych w sprawach związanych z dostępem do informacji publicznej, czy jej ponownego przetwarzania. I to się dzieje z dwóch powodów. Pierwszy to jest ten prawnokarny i w niego już nie chcę wchodzić, o tym mówiła pani Paula Kłucińska. Drugi wynika z powództwa o zapłatę kosztów dodatkowych udostępnienia informacji publicznej. Ja mam takie doświadczenie radcowsko, że tak powiem, akademickie, związane z powództwem gminy Czerwionka Leszczyny na Śląsku, która pozwała o 23 czy 26 zł zapłaty kosztów dodatkowych udostępnienia informacji publicznej. Słyszę te dyskretne śmiechy, kiedy zawsze o tym mówimy, o tym wydarzeniu z apelacji katowickiej, ale wbrew pozorom mnie się wydaje, że za tym posunięciem pana wójta stało chęć przeprowadzenia pewnego eksperymentu, czy droga sądowa w tych sprawach jest dopuszczalna. I podejrzewam, że po przeciwczeniu tego eksperymentu, który wymaga wydelegowania do sądu radcy prawnego, napisania pisma procesowego, jednostki sektora finansów publicznych obraziły się na ten tryb dochodzenia kosztów dodatkowych informacji publicznej. I stąd, jest to moja złośliwa hipoteza, zaczęło się knucie przeciwko wnioskom o udostępnienie informacji publicznej, które generują tak zwane koszty dodatkowe, aby w ogóle uciec od tego problemu. Mniej więcej tutaj zachodzi taka koincydencja czasowa z wzrostem zainteresowania informacją przetworzoną, wymagającą szczególnie interesu publicznego. Ale ja wracam do tej drobnej sprawy z tego powodu, że tam, aby sąd wydawać by się mogło rozstrzygnąć prymitywny spór z tych 13 do 15 milionów orzeczeń wydawanych przez sądy rejonowe każdego roku w Polsce, on musiał się odwołać do artykułu 177 Konstytucji. I zapytać, co w tym kraju oznacza milczenie ustawodawcy przy zastrzeżeniu prawa do sądu, przepraszam, zastrzeżeniu w Konstytucji prawa do sądu, ale milczeniu na poziomie ustawowym, jeżeli chodzi o dochodzenie tych praw i obowiązków wynikających z ustawy. Ale tutaj oddając głos panu profesorowi, chciałbym na potrzeby naszych słuchaczy, na potrzeby publiczności postawić takie pytania problemowe. Czy z punktu widzenia doświadczeń, być może pośrednio osobistych Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, wynikających z postępowań na gruncie tej ustawy, także przed sądami administracyjnymi, w których stroną jest pierwsza prezes Sądu Najwyższego, minister sprawiedliwości, przy tej niewydolności, obciążeniu wyobrażamy sobie powrót do stanu sprzed 2011 roku, czyli tworzymy nową sprawę cywilną w sądzie o dostęp do informacji publicznej. Po drugie, pytanie do procesualisty z krwi i kości, nauczyciela akademickiego. Jakie implikacje to niesie dla powoda w takich sprawach? Tutaj na sali po naszej stronie są ludzie, którzy w takim modelu być może poszliby do sądu, a być może pewnego dnia pójdą, ale czy rzeczywiście jest to ziemia obiecana i istotny skok w ogólnym modelu procesu cywilnego, zwłaszcza po nowelizacji KPC z 2017 roku, która już wygenerowała ileś skarg konstytucyjnych w sprawach zażaleń poziomowych i tutaj już pomijam legitymację Trybunału do rozpoznawania tego typu spraw, ale przyłączając się trochę do tego sceptycyzmu Marcina Wolnego, że tu musimy patrzeć na ukadrowienie tych sądów, na ich aktualną kondycję. Pytanie o normę procesową, czy ona by była adekwatna do tego? I po drugie, czy w takim razie należałoby budować dedykowane postępowanie szczególne, a jeżeli tak, to na jakich rozwiązaniach ono miałoby się opierać? Panie profesorze, panie sędzio, prosimy. Nie słyszymy. Prosimy o włączenie mikrofonu.
Dzień dobry, czy teraz mnie słychać? Super. W takim razie zacznę od tego, co oczywiste, od podziękowań za zaproszenie na tą bardzo ważną konferencję. Jest tak ważna, że właśnie w tym momencie rezygnuję ze swojej konferencji, którą też mi się wydawała, że jest ważna. Też dotyczyła ograniczeń naszych praw w związku z COVID-em. Kiedy to państwo traktuje coś tak istotnego jak śmiertelne zagrożenie covidowe jako pretekst do ograniczania naszych praw, także praw w sądach. To jest zagadnienie, które z jednej strony dostrzegam wreszcie, mówię to jako sędzia, jak ono jest ważne. W dużej mierze nie zauważałem tego problemu, przyznam to bez bicia, jakieś 10 lat temu, ale odkąd my jako sędziowie staliśmy się stronami postępowań, jest ich coraz więcej, to uczymy się prawa do sądu z zupełnie innej perspektywy. I to jest niezwykle cenne i ważne doświadczenie. Myślę, że odpowiedź na szereg pytań łączy się z tym, w jakich my czasach żyjemy. Tak? To znaczy żyjemy w czasach, kiedy władza państwowa jest coraz silniejsza. Władza państwowa dąży do rządów autorytarnych. Władza państwowa stwarza taką sytuację, że możliwości kontroli jej działania są bardzo mocno ograniczone. Mówię tutaj zarówno o działalności prokuratury, mówię o działalności innych organów państwowych, które powinny dokonywać tego typu czynności, mówię o wspomaganiu władzy politycznej przez Trybunał Konstytucyjny, mówię o coraz trudniejszym życiu mediów w Polsce, zresztą zaczynaliśmy dzisiejszą naszą konferencję od rozmowy z panią redaktor Ewą Siedlecką, która mniej więcej za parę minut będzie wysłuchiwała wyroku w swojej sprawie, a w poniedziałek byłem na tej rozprawie i zderzałem się z tymi problemami, o których pan profesor mówił godzinę temu i o tej kwadraturze koła. Więc to wszystko oczywiście pokazuje jakby nową przestrzeń do dyskusji. Teraz jeżeli powstaje pytanie takie, co zrobić, żeby to prawo do informacji publicznej, bo przecież to jest konstytucyjne prawo, było jak najbardziej realne, to się zastanawiam oczywiście nad efektywnością postępowania. I to jest oczywiste, że zderzamy prawo do informacji publicznej z prawem do sądu. I wydaje mi się, że skalę problemu pokazuje to, że ta dyskusja, którą już teraz prowadzimy, ona dotyczy wszystkich trzech aspektów prawa do sądu. Mamy problem z dostępem do sądu, zastanawiamy się, który to sąd ewentualnie, czy w ogóle sąd. Mamy problem z rzetelnością postępowania w zakresie między innymi postępowania dowodowego, czasu trwania, ciężaru dowodzenia, używania niedowodowych środków, jak na przykład domniemań w tym postępowaniu. No i wreszcie mamy problem z wyrokiem, który też powinien być oczywiście, czy rozstrzygnięciem, które powinno być i stabilne, i w miarę szybkie. Rzeczywiście, odnosząc się znowu do tych wojen punickich, ja zapytałem w związku z tą konferencją paru moich znajomych, koleżanek i kolegów, czy pamiętają takie sprawy jak w sądach cywilnych. Powiedzieli, że nie pamiętają, żeby takie sprawy były. Potem usłyszałem, że dlaczego to kiedyś było w rejonie, tak? Jeżeli to są jakieś dobra osobiste, czy to nie powinno być w ogóle w sądzie okręgowym, jak już, a nie w sądzie rejonowym. Ale prowadziłem te rozmowy zarówno z sędziami powszechnymi, jak i z sędziami administracyjnymi. I co ciekawe, jest zgoda co do tego, że to powinno zostać w sądach administracyjnych. Na czym polega problem ogólny, potem jeżeli jeszcze pozwolisz, to o szczegółach. Problem polega na tym, że my mamy kiepskie obydwa postępowania. Nie wiem, które jest bardziej kiepskie. Czy bardziej kiepskie jest postępowanie obecnie cywilne, czy bardziej postępowanie przed sądami administracyjnymi. My jako Społeczna Komisja Kodyfikacyjna opracowaliśmy w ogóle takie założenia nowego postępowania administracyjnego,
które nie opierałaby się tylko i wyłącznie na systemie kasatoryjnym, albo przede wszystkim na systemie kasatoryjnym, co sprawia, że się odbijamy, robimy tego ping-ponga po kilka razy i jesteśmy w miejscu. Tak? Bo ja mam świeżutki wyrok, czyli z wczoraj Naczelnego Sądu Administracyjnego, tak? Skarga kasacyjna Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uwaga, z 11 grudnia 2018 roku uchyla zaskarżony wyrok, zobowiązuje ministra sprawiedliwości do rozpoznania punktu pierwszego wniosku z 30 października 2017 roku, w terminie 14 dni. Stwierdza bezczynność, tak? Jest rok 2022. 5 lat i nie ma informacji, na którą się czeka. Więc ten wyrok, mimo że sprawia radość, że wskazuje na to, że ten kod źródłowy jest informacją publiczną, że stwierdza bezczynność ministra sprawiedliwości, tak na dobrą sprawę pokazuje klęskę całego postępowania tego dotyczącego, bo być może doczekamy się za, nie wiem, za rok czy za dwa jakiegoś kolejnego ruchu, mimo że ten termin tutaj został wyznaczony. Postępowanie cywilne oczywiście jest w stanie przyjąć wiele rzeczy, bo my mamy niejedną sprawę administracyjną, publiczno-prawną w postępowaniu cywilnym. Ale co do zasady, no to postępowanie cywilne nie jest przygotowane na to, żeby tego typu sprawy rozstrzygać w sposób optymalny. Ten czynnik publiczno-prawny, który tam jest, jeżeli już te sprawy miałyby trafiać do sądów powszechnych, to wydaje mi się, że ten czynnik publiczno-prawny przesuwałby te sprawy na grunt postępowania nieprocesowego. Co by to oznaczało? Oczywiście po pierwsze musielibyśmy zapewnić ten dostęp do sądu. To byłaby kwestia opłat, których albo nie powinno być, albo powinny być na bardzo niskim poziomie, żeby ten dostęp był oczywiście realny. To byłaby kwestia oczywiście podstawowa. Wydaje mi się, że zresztą to chyba jest jakaś wspólna diagnoza, że najwyższy czas, by brak decyzji był traktowany jako forma decyzji, tak? To jest coś na kształt skargi na czynność komornika, gdzie skarżymy samą działanie, samą czynność komornika, ale skarżymy też zaniechanie. I to wtedy daje nam możliwość zaskarżenia takiej decyzji, a nie tylko uruchomienia tej procedury, która by miała stwierdzić bezczynność organu. Oczywiście, że jeżeli przyjmujemy, że ten dostęp do informacji publicznej jest tym, co należy chronić, że jest wartością konstytucyjną, to na pewno możemy się zastanawiać nad wprowadzeniem takich domniemań, które będą tworzyły właśnie taką formułę, że domniemuje się, że z taką informacją publiczną mamy do czynienia. Jeżeli w ogóle są sprawy, które mają silny pierwiastek publiczno-prawny, to jest rzeczą znowu oczywistą, że nakazuje się wówczas sądowi bardziej aktywny udział z urzędów takich postępowań. Bo to nie jest zwykły spór o 100 tysięcy złotych między jedną a drugą stroną na zasadzie prawnego sporu, wtedy państwo nie powinno ingerować. To wtedy jest ten spór równorzędnych podmiotów, ale tam, gdzie jest ten interes publiczno-prawny, tam jest podstawa do tego, żeby w bardziej aktywny sposób państwo działało także przez sąd. Powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić oczywiście nad terminami, które mogą być przecież i skracane i określane tak, żeby była tutaj określony jakiś czas do działania. Przede wszystkim to, co widzę, to wydaje mi się, że konkretne zobowiązanie organu do przekazania czy do wydania decyzji w tym przedmiocie, czy później, jeżeli chodzi o nakazanie udostępnienia informacji publicznej, w kontekście egzekucji
takiego rozstrzygnięcia mogło być, czy też powinno być wzorowane na tym, co mamy w regulacji egzekucji świadczeń niezastępowanych. Mamy przecież dwa przepisy, jeden można powiedzieć stary jak kodeks, drugi trochę nowszy, 1050-1051, gdzie mamy po pierwsze zagrożenie grzywną, a po drugie możemy w chwili obecnej już na podstawie tych przepisów mówić o stawce dziennej za niewykonanie takiego obowiązku. No to byłoby czymś realnym, niż jeżeli chodzi o zachęcenie, w cudzysłowie mówię, do takiego pozytywnego działania, niż to, że zostanie tam zasądzone 300 czy tam 500 zł, bo wtedy wyobrażam sobie, że jakiś organ może powiedzieć, nie ma sprawy, tak, będę sobie czekał i nic z tym się nie będzie działo. Więc to są takie, wydaje mi się, środki, które mogą nam przyspieszyć to postępowanie. Czy to będzie się działo w postępowaniu cywilnym czy karnym? Jestem sobie w stanie wyobrazić funkcjonowanie takiego postępowania i tu, i tu. No jest czymś powszechnie znanym fakt, że w tych sprawach administracyjnych sąd administracyjny nie są tak obciążone. To oczywiście... Jasne. Ustawy funkcjonowały te artykuły 21 i 22 i wracając do twojej myśli, drogi Krystianie, rzeczywiście ten podział występował, były i tu, i tam. W sądach administracyjnych kontrolowano odmowę dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę informacyjną, tajemnicę statystyczną i skarbową. Inne tajemnice ustawy o ochronie prawa do prywatności, ochrony danych osobowych wędrowały do sądów powszechnych. Ale ja powiem od razu, bo ja ci od razu powiem, że ja nie jestem zwolennikiem takich subtelności w prawie. Znaczy ja sobie wyobrażam już, jakby to mogło funkcjonować, to jest ten pierwszy aspekt, czyli ten dostęp do sądu, że mielibyśmy za nas 100 tysięcy różnych orzeczeń, czy akurat ta sprawa to tu, czy nie tu, odrzucanie pozwu z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej i uważam, że coś, co by mogło fajnie działać na poziomie akademickim, mogłoby dość mocno nam utrudniać dostęp do sądu. Z tym... Przepraszam, że jeszcze raz wchodzę w słowo i tutaj poprę cię przykładem, który mam wrażenie pochodzi z praktyki brytyjskiej, bo Brytyjczycy od 2000 roku również mają swoją ustawę Freedom of Information Act, obszerna, bardzo kazuistyczna. Jak na państwo common law, to jest tu wielka wiara w słowo pisane. I jeżeli dobrze pamiętam ze swoich analiz prawnoporównawczych, tam wyszedł taki ciekawy wątek, którego ustawodawca polski nie przewidział 20 lat temu, co w sytuacji, w której w decyzji administracyjnej powołano by dwie tajemnice odrębne, przekazane do kognicji dwóch różnych pionów sądownictwa. Są państwa skandynawskie, które w ogóle zauważają takie zjawisko, że tajemnice mogą się na siebie nakładać, pochłaniać. I tutaj proszę pamiętać, że teraz weszliśmy ku mojej ogromnej satysfakcji już ten element prawno-procesowy, ale nigdy nie możemy zapominać o jego pewnej wtórności, że on musi być dostosowany do rozwiązania materialno-prawnego. I ceną właśnie za te subtelności, za porozrzucanie nam tajemnic po różnych typach sądów. Ja mogę sobie wyobrazić też kwestię obronności i sądownictwo wojskowe nawet jako pewną jeszcze aberrację na tym odcinku. Będzie rzeczywiście walka w ogóle o wyklarowanie modelu dostępu do tego sądu na starcie. Będzie się sąd w warunkach sporów kompetencyjnych i obywatel zastanawiał, dokąd pójść. Przepraszam. Tak, no i oczywiście to znowu pochłonie czas, to znowu pochłonie środki, trzeba będzie umieć skarżyć takie decyzje, trzeba będzie ewentualnie umieć wszczynać te postępowania, więc ja jestem za tym, że nawet kosztem nieraz takiej elegancji akademickiej, to warto wprowadzać dość takie proste i przyjazne reguły dochodzenia tych praw. Za tym bym optował. Wydaje mi się, że nie da się uciec, obojętnie czy to będzie, tak jak mówię, w postępowaniu cywilnym czy administracyjnym, zawsze będzie to szczególny rodzaj postępowania. Zawsze będzie to szczególny rodzaj postępowania. Zwykle jest też coś za coś, tak? Że jeżeli się wprowadza jakieś krótkie terminy, bywa, że poświęca się pewne inne wartości wynikające z postępowania, czy jakiś rodzaj środków dowodowych,
czy jakieś inne wartości. No już klasycznym przykładem tego jest postępowanie w sprawach wyborczych, gdzie mamy bardzo krótkie terminy, ale z drugiej strony, no z drugiej strony, skoro są tak krótkie terminy, to wiemy, jak wygląda to postępowanie dowodowe, cała dyskusja dotycząca wznowień postępowania, czy są dopuszczalne, czy też nie, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie da się tego zrobić. Przy obecnym postępowaniu administracyjnym też bym uważał, że należałoby wprowadzić te odmienności, które dotyczą postępowania dowodowego. Też uważam, że nie powinno być, nie wiem, 3, 4, 5 kółek, tylko powinny być te decyzje bardziej o charakterze reformatoryjnym. To jest udręka postępowań administracyjnych i karnych, że te ping-pongi są wielkie. Tak? Przy naszej regulacji w postępowaniu cywilnym były badania, które pokazywały, że na przykład w apelacji katowickiej orzeczeń kasatoryjnych to jest na przykład 5%. 5%. A tak to wszystkie inne orzeczenia są reformatoryjne, a więc kończy się w ogóle na jednym okrążeniu. Więc to, wydaje mi się, jest sprawa kluczowa, czyli kwestia efektywności w ramach prowadzenia postępowania, żeby ono było w miarę szybkie, ale potem dwa, to co raz jeszcze chcę podkreślić, efektywność, jeżeli chodzi o uzyskanie tej informacji na podstawie już wydanych decyzji procesowych. Bardzo dziękuję. Krystianie, bardzo dziękujemy i bardzo się cieszę, że tutaj ta syntetyczna, zwięzła, no, godna nie tyle akademika, ale przede wszystkim sędziego, grupa informacji trafia teraz do pana profesora Sobieralskiego, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu i naszego wydziałowego kierownika zakładu postępowania i ustroju sądownictwa administracyjnego, przepraszam najmocniej. A wszystko z tego powodu, że teraz możemy twórczo, konstruktywnie odnieść się, no właśnie, do ustroju sądownictwa administracyjnego, ponieważ profesor Markiewicz zwieńczył tą swoją wypowiedź takim istotnym zagadnieniem, jakim jest reformatoryjny charakter orzeczeń sądów powszechnych. To nie jest coś, co występuje jako normalne spektrum w kompetencji orzeczeń sądów administracyjnych. I z tego powodu oddaję głos mojemu wydziałowemu koledze, który mam nadzieję odniesie się właśnie do tych sygnalizowanych problemów. Panie profesorze, dwa podstawowe pytania. Czy z perspektywy swojego doświadczenia akademickiego i zawodowego informowanie człowieka pod rządami artykułu 61 Konstytucji, nie tylko przez administrację publiczną, to coś, co wchodzi w te dogmatyczne ramy sprawy administracyjnej? Po drugie pytanie. Jeżeli byśmy dali tutaj kredyt zaufania tej propozycji Krystiana, że te sprawy powinny zostać w sądach administracyjnych, to jaka przyszłość w takim razie sądownictwa administracyjnego? Bo ja nie wierzę w to, że tylko i wyłącznie na potrzeby postępowania sądowo-administracyjnego wprowadzi się reformatoryjną rewolucję orzeczniczą. Ale może, tak jak sugerują niektórzy akademicy zajmujący się postępowaniem sądowo-administracyjnym, dojrzeliśmy w Polsce do wyodrębnienia całej grupy spraw, która domagałaby się takiego przeglądu procesowego i sprawy z zakresu prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej i, jak mniemam, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego znalazłyby się w tej grupie. Albo może to jest pytanie o otwarcie całościowej zmiany modelu postępowania sądowo-administracyjnego w Polsce. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję oczywiście za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Szanowni Państwo, no, moja rola to jest taka właśnie, tak jak pan profesor tu powiedział. Z jednej strony profesora na uniwersytecie, który tu bardziej może takie zagadnienia teoretyczne też zgłębia, ale z drugiej strony też ta kwestia praktyczna. I tu trzeba powiedzieć, no, pytanie zadane i krótka odpowiedź. Czy to jest sprawa publiczna? Ja się zgadzam tutaj z panem profesorem Markiewiczem, to jest sprawa publiczna. Tylko czy to jest sprawa administracyjna w takim rozumieniu klasycznym, które myśmy sobie wypracowali tutaj już od okresu międzywojennego? I tutaj, no, powiem, że to nie jest sprawa administracyjna. Dlaczego? Ponieważ my mamy tak naprawdę na gruncie, powiedzmy, szeroko rozumianego prawa publicznego czy prawa administracyjnego do czynienia ze stosunkami władczymi. Czyli ten organ, który działa władczo, on musi być w pewien sposób powściągany. Ale tam
ten przymiotnik, czy to określenie władztwo. Tutaj w tym przypadku tego władztwa nie ma, to my nie kontrolujemy tego działania władczego. Tu organ jest zobowiązany do udzielenia informacji i my tak naprawdę wchodzimy w to, czego nam robić nie wolno, jako właściwie z konstytucji, prawda, rozstrzygać sprawę nagle merytorycznie, bo tak jak tutaj pani też powiedziała słusznie, sądy muszą najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest sprawa, przepraszam, czy to jest informacja publiczna. I to jest tak naprawdę paramerytoryczne rozstrzyganie w znaczeniu, o którym za moment jeszcze powiem, rozumienia sprawy sądowo-administracyjnej. Bo my tą sprawę sądowo-administracyjną utożsamiamy może trochę tak może laicy, bo sądownictwo administracyjne też nie cieszy się jakimś takim szczególnym zainteresowaniem, a w odbiorze społecznym jest odbierane no, nie dość pozytywnie. Ale właśnie ta sprawa sądowo-administracyjna jest inna niż sprawa cywilna. Bo w sprawie cywilnej to jest kwestia rozstrzygnięcia. Ktoś nabywa spadek, ktoś komuś czegoś nie zapłacił, prawda, stosunek zobowiązaniowy, a tutaj my mamy kontrolę. I tak naprawdę pojęcie sprawy sądowo-administracyjnej to nie jest tak jak w cywilnym rozstrzygnięcie sporu, tylko my tutaj mamy tak naprawdę synonim postępowania. Jak sobie państwo otworzycie artykuł 1 ustawy o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to tam jest pewna sprzeczność, bo to jest sprawa sądowo-administracyjna, to jest sprawa z zakresu, to jest postępowanie z zakresu kontroli, czyli sprawa to jest postępowanie, sprawa jest synonimem procedury i my tak naprawdę się cały czas zajmujemy tylko procedurą i niczego innego nam zrobić nie wolno. Ja osobiście uważam, że sądy administracyjne, no tak jak mogą, to maksymalnie chronią prawo do informacji publicznej, ale do granic, jakie daje ustawa. Jaka ustawa? Oczywiście procesowa. Bo nie ustrojowa, bo tutaj jakby nie ma sporu między nami, tylko procesowa. My mamy związane ręce tutaj bardzo mocno, gdy chodzi o narzędzia rozpoznania takiej sprawy. No i potem oczywiście, no, jakie formy działania w zakresie informacji publicznej do nas trafiają, gdzie ta sprawa się pojawia i jak my możemy jako sąd administracyjny, czy w ogóle jako sąd w tej sferze prawa publicznego orzekać. I tu trzeba powiedzieć, no sąd administracyjny jest sądem szczególnym. Dlatego, tak jak pan profesor Markiewicz powiedział, to może być i sprawa cywilna w ujęciu formalnym, taka inna niż normalny stosunek cywilny, i to może być sprawa sądowo-administracyjna też w ujęciu formalnym. Coś innego niż kontrola, bo my tak naprawdę nie kontrolujemy działania administracji władczego. Tylko my mówimy tak, to jest informacja publiczna, tu oczywiście jest kwestia tego, jak daleko i jak prawidłowo czy nieprawidłowo różne składy do tego podchodzą, ale to jest jakby kwestia studium przypadku, prawda? Natomiast generalnie wejście, czy to jest informacja publiczna i dopiero teraz mówimy tak, to jest bezczynność i w konsekwencji możemy to czy to. To jest, no tu już przesądzone, że to jest informacja publiczna, bo wydał decyzję i my tą decyzję kontrolujemy, bo on odmawia, ale czego? Udzielenia informacji publicznej. Czyli tu mamy łatwiej, bo on powiedział, że to już jest ta informacja, ale nie udzieli, bo to i to. No to możemy powiedzieć tak, no trochę jesteśmy związani tym, co zrobił organ. Możemy powiedzieć nie, to no, uchylimy decyzję często nie dlatego, że tam błąd jest, ale błąd jest powiedzmy w interpretacji, ale to zostawmy, bo to jakby jest kwestia już na inne spotkanie. Natomiast faktycznie wracając jakby do tej istoty rozpoznania sprawy sądowo-administracyjnej, tutaj proszę pamiętać, konstytucja nam trochę też i wiąże ręce artykuł 10. Mówimy, studentów uczymy, prawda, zasada trójpodziału władzy. Tutaj sąd administracyjny w oparciu o ten artykuł 10 konstytucji pełni taką szczególną rolę, bo on jest sądem, proszę pamiętać, nad administracją, a nie sądem w administracji. Bo od nas się oczekuje i tutaj były badania w Krakowie takie prowadzone lata temu pani profesor nad społecznym rozumieniem sądownictwa administracyjnego i tam wychodziło, że społeczeństwo nie rozumie tej roli. No bo przychodzi taki człowiek, prawda, dostaje odmowę pozwolenia na budowę czy odmowę uzyskania zasiłku i on tak naprawdę tą skargę wnosi do tego sądu, bo on oczekuje, że sąd mu da pozwolenie na budowę, zasiłek i on mówi, wygrałem czy przegrałem, ja tego nie rozumiem, co tutaj jest na tej sali. Proszę mi powiedzieć, jaka jest moja sytuacja? Sąd mówi, no sprawa wraca do ponownego rozpoznania. Nie rozumieją ludzie tej istoty, ale to jest związane właśnie z tym, że sąd administracyjny w polskim na razie porządku ustrojowym, bo od tego trzeba zacząć, on nie może pełnić innej roli niż ta rola kontrolna. A tutaj w przypadku jednak tej informacji publicznej to sąd wchodzi w te obszary, gdzie musi odpowiedzieć na to pytanie. I teraz jest pytanie, czy to, biorąc pod uwagę, że to jest sąd szczególny, nie byłoby argumentem za tym, ja nie mówię, że tak, ale to pytanie,
aby przenieść to jednak do sądów powszechnych. Ja wiem, że pan profesor Markiewicz nie byłby zadowolony tutaj, ale to jest tylko pytanie takie właśnie z natury ustrojowej, bo są inne jeszcze argumenty. Czy też ten argument kolejny, sposób rozpoznania sprawy, że w istocie rzeczywiście, tak jak tu przedmówcy powiedzieli, należy sięgnąć do akt, do dokumentów, ale to nie wystarczy, bo to jest kwestia ekspertyzy, to jest kwestia czasami opinii biegłego, to jest czasami kwestia nawet przesłuchania świadków, czy wysłuchania nawet stron, czy uczestników postępowania. Sąd administracyjny tylko w uzupełniającym zakresie, tylko z dokumentów i to o ile nie spowoduje to przewleczenia, a jeżeli nie, no to oczywiście jest sprawa do wyrokowania, prawda? I tutaj nie ma tego miejsca. Z jednej strony mamy rozstrzygać tu merytorycznie, no bo jednak ta informacja, a z drugiej nie ma instrumentów. Z trzeciej strony jakby patrzeć, no to właśnie te założenia ustrojowe o kontroli i o tym, że jest to sąd nad administracją, a nie w administracji. Terminowość, bo tutaj też to wybrzmiało, to trochę mi łatwiej, bo się też mogę odnieść do niektórych argumentów, które wcześniej padły. Rzeczywiście tutaj z tą terminowością w postępowaniu sądowo-administracyjnym jest ciężko, bo różne sądy mają różną ilość tych spraw, bo na pewno Warszawa jest najbardziej obciążona z uwagi na to, że tam jest najwięcej tych naczelnych, centralnych organów. Takie sądy mniejsze w tych mniejszych województwach, to oczywiście tam żadnego obciążenia takiego w tym zakresie nie ma i to sprawy idą na bieżąco. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na stan akt, bo to bardzo też istotne, co państwo tu powiedzieli, że to, co organ... Właśnie, przepraszam, panie profesorze, że wchodzę w słowo, bo to jest rzadki taki moment, kiedy ludzie, którzy stają po stronie skarżącej w sądzie, mają szansę usłyszeć o metodyce pracy sędziego sądu administracyjnego i jakości, nie informacji publicznej, ale nazwijmy to kolokwialnie tej informacji procesowej, konstrukcji akt, tego, co trafia w ramach tych spraw pod numerem repertorium 648, bo pytanie, jakie pole działania wyznacza panu swoim zachowaniem organ kontrolowany jako sędziemu w sprawie? Praktycznie często jest to żadne pole. To wszystko jest niekiedy wróżeniem z fusów. Mam maila, mam odpowiedź na maila jednozdaniową i no oczywiście zmuszony organ po jakimś tam dłuższej korespondencji między sekretariatem a... No organ to oczywiście w cudzysłowie, bo to za chwilę o tym też powiem, przysyła odpowiedź na skargę. I w tej odpowiedzi często jest coś, co być może powinno się znaleźć wcześniej już, nie? Ale nic więcej tam nie ma. I tak naprawdę to uniemożliwia jakąkolwiek kontrolę głębszą, bo mówimy, no stan akt jest taki, jaki jest. I teraz jest pytanie, czy to daje podstawę do oddalenia skargi, no bo powiem, no... Nie można, no dał co miał, tak? No zakładamy, że dał to co miał, no wezwanie było, tutaj organy przestrzegają. Choć osobiście, jako zupełnie osoba fizyczna, tak? No po prostu obserwator życia, to wydaje mi się, że nie zawsze daje to co ma, bo po prostu on sobie nawet nie uświadamia. A to jest element też podmiotowy, bo tu o ile my mamy normalną tak zwaną w cudzysłowie administrację, czyli organy administracji publicznej rozumianej centralnie, wojewódzkiej, samorządowej, to tam jeszcze ten poziom rozumienia tych spraw administracyjnych jest inny. Natomiast jeżeli my w kategorii tych podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej mamy podmioty tak naprawdę komercyjne często, no przecież prezes spółki, czy dyrektor jakiegoś biblioteki miejskiej, czy gminnej, czy dyrektor basenu, już przepraszam za te określenia, no ja tu nie widzę u nich tej inklinacji organu administracji publicznej, a nagle oni tak naprawdę stają się po pozycji tego naszego przeciwnika. Oni zajmują pozycję organu. I ten stopień przygotowania też tej obsługi prawnej do tego wszystkiego jest różny i to też w aktach widać. Bo oni czasami mówią tak, gdybyśmy mieli świadomość prawną, tak, no oczywiście tym się nie ma co tłumaczyć, ale gdyby to, prawda, i teraz pytanie, czy ten wójt, no bo wójt jest organem, prawda, ale ten dyrektor jakiegoś ośrodka zdrowia jego, czy tam innej jednostki komunalnej, czy nawet spółki komunalnej opróżniającej, czy odbierającej odpady, no to już trudno mówić, że to jest taki klasyczny organ. I być może przy takich układach no, lepiej byłoby rzeczywiście skanalizować to w klasycznym organie, żeby on był zobowiązany do udzielenia, skoro on tak naprawdę jest organem prowadzącym szkołę, czy właśnie tym organem ochrony środowiska, czy ochrony przyrody. No, to niewątpliwie mankamentem tu jest ten stan akt i to nam w ramach tej metodyki pracy właściwie uniemożliwia pełną taką kontrolę. I to jest czasami takie no, chodzenie po omacku, bo no,
to jest krótka treść zapytania i ona często uniemożliwia szersze odniesienie się nawet do kontekstu, do kwestii zapytania o jakieś inwestycje, czy one w ogóle były. To jest kwestia czasami też i postawienia pytania. No tu nasi może mądrzejsi koledzy z NSA to też wiedzą, no prawda, kwestia pytania, ile zarabia wójt, a ile jest przeznaczone w budżecie gminy na wynagrodzenie wójta. I też no, tutaj może nie zdradzę tajemnicy jakiejś, ale miałem sprawę, gdzie też przegrałem z wyższą instancją, bo mi wyrok tam uchylili, dlatego że właśnie nie dokonaliśmy tutaj tej dystynkcji, że no, tu prywatność osoby fizycznej, prawda? Ile zarabia wójt, a może ma alimenty, może mu tam za jakieś coś potrącają, a ile jest tak naprawdę, i to drugie, to byłoby informacją publiczną zdaniem sędziego, zresztą też tutaj znanego z zakresu dostępu do informacji publicznej specjalisty, a to pierwsze już nie, no bo tak postawione pytanie. No tylko, że jak my mamy ten mail, tego maila, prawda, i tą treść, to i brak jakichkolwiek akt, to nie da się. W normalnej sprawie sądowo-administracyjnej te akta są zawsze bogatsze i to daje nam pole do odniesienia się do tego stosunku administracyjno-prawnego, bo tu kończąc chciałbym na to zwrócić uwagę. My kontrolując działania administracji publicznej odnosimy się do stosunku administracyjno-prawnego. My sobie musimy odtworzyć taki, mówiąc wprost, model normatywny, jaki powinien być w sprawie, czyli jakie przepisy powinny być zastosowane. Tutaj tego nie ma. Tu nie ma stosunku administracyjno-prawnego, takiego stosunku władczego, o czym wcześniej mówiłem. Dlatego tak ciężko jest powiedzieć, że to jest ta funkcja kontrolna sądu. Ale no, czy to ma być w sądach administracyjnych, czy to ma być w sądach powszechnych, to jest tak naprawdę kwestia ustawodawcy, bo tak to zostało zrobione i mnie tutaj też jako no, sędziemu trudno zdyskutować, bo my tą legislatywę musimy przestrzegać i z takim normatywnym materiałem się zmierzyć. Natomiast jakby pytanie o prawo do sądu, to jest kwestia wykonalności też, bo tu pan profesor Markiewicz na to zwrócił uwagę, egzekucja, to jest istotna kwestia, bo tu tak naprawdę taki czy inny wyrok, ja pomijam kwestię zasądzenia kary tej grzywny czy sumy pieniężnej, bo to jest jakby inna kwestia przy bezczynności w zakresie dostępu, ale nawet uwzględnienie tej skargi, prawda, i wyrok korzystny z punktu widzenia skarżącego, jak on ma być wyegzekwowany? Na czym polega wykonanie? Oczywiście no, organ ma udostępnić, tak nakazujemy, tylko jaka tu jest teraz egzekucja? Bo na pewno nie jest to egzekucja administracyjna. Nie można stosować tutaj ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, bo tam są stosunki między zobowiązanym i organem publicznym, prawda? Czyli wierzycielem jest podmiot publiczny. Tutaj wierzycielem jest tak naprawdę, używając tego języka, podmiot niepubliczny, czyli pozostający poza tą sferą szeroko rozumianego porządku publicznego. A zobowiązanym nagle staje się organ publiczny. Kto miałby to kto egzekwować i na jakich zasadach? I to też moim zdaniem jest argument wart przemyślenia no właśnie z uwagi na tą sprawę cywilną, gdzie tamte narzędzia byłyby być może lepsze, niż na których, a takich nie ma tutaj w tym naszym postępowaniu sądowo-administracyjnym, czy szerzej mówiąc administracyjnym, no bo przecież, jak Państwo zapewne wiecie, jest ta ustawa o postępowaniu egzekucyjnym i tu ona na pewno nie znajdzie zastosowania. Tu znajduje zastosowanie tam przy GIODO, prawda, te od niedawna, ale to są innego rodzaju stosunki. Natomiast w przypadku tego dostępu do informacji nie. I to też wydaje mi się taki argument do rozważenia, prawda, czy to jest doskonałe narzędzie. Ja nie odpowiem na to pytanie, czy to, ale na pewno są mankamenty wynikające no, chociażby z tego, że my jako sąd administracyjny nie mamy możliwości prowadzenia postępowania dowodowego. A czy to tak naprawdę powinno być robione? To jest już inna sprawa, prawda? Bo też jest pytanie, czy środki i kadry w tym sądzie i spektrum tych spraw jest tego rodzaju, że sędzia mógłby prowadzić sądu administracyjnego no, takie pełne postępowanie dowodowe, jak jest w KPC. To też jest kwestia pewnej konstrukcji prawnej, bo no, u nas się mówi, że jesteśmy tacy skostniali, dlatego że myśmy się na tym systemie austriackim, czysto kontrolnym, opierali. Austriacy już też odpuścili, bo się ustawa zmieniła, że jednak pozwalają sobie też na to merytoryczne orzekanie. Tylko to jest pytanie, co w którym kraju oznacza merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne, bo czy w Niemczech, tu
w którymś, czy krajowe sądy, czy federalne, czy austriackie, one też od pewnej konstrukcji ustrojowej nie mogą abstrahować. Więc to pytanie, jaki jest ten układ ustrojowy, to jest pytanie fundamentalne. Czy my możemy sobie pozwolić na to, że sąd specjalny, sąd szczególny, jakim sąd administracyjny jest, nadal efektywnie będzie chronił? Bo to jest pytanie do państwa, jakie są oczekiwania, prawda? No, że będzie załatwiona sprawa, że będzie organ zmuszony do tego, żeby udzielić informacji, ale na tej drodze sądowo-administracyjnej jest wyrok, tak, ale jak go wykonać? Jak zweryfikować tutaj to postępowanie poprzedzające? Nie ma takich narzędzi. To są trudne sprawy, powiem szczerze, że są sędziowie, którzy obawiają się bardzo mocno tego, bo no to jest takie czasami, jak to brzydko się mówi, wróżenie z fusów. Czy tak, bo to są niuanse, które decydują o tym, czy można właśnie tutaj już to zakwalifikować, czy nie. No, kwestia pewnych pojęć, pewnej kwalifikacji. Oczywiście to później też prostuje NSA, ale też pamiętajmy, to nie jest monopol naprawdę, bo w orzeczeniach mamy studium przypadku. Orzeczenie wiąże tylko w konkretnej sprawie i tutaj nawet powtarzalna jakaś linia orzecznicza w tym zakresie i składów orzekających nie wiąże i samego NSA później nie wiąże. Także to tyle mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o tą kwestię ustrojową. Gdyby jeszcze państwo mieli jakieś kwestie do metodyki, to może w pytaniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie szczegółowe. Póki trzymamy się tego, jaki jest teraz. Artykuł 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepis szczególny, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z jurysdykcyjnym postępowaniem administracyjnym. To jest jak gdyby jasne. I myślę, że każdy, kto miał chociażby swoje najmniejsze doświadczenie z dostępem do informacji publicznej, może czasami nawet z dumą powiedzieć tej drugiej urzędowej stronie, że kodeksu postępowania administracyjnego nie stosujemy. I tu on pojawia się dopiero na etapie wydania decyzji odmownej. Mam dwa pytania takie związane z aktualnym kształtem tej ustawy. Moi przedmówcy zasygnalizowali dwa problemy. Pierwsze to czas tego postępowania w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Drugie to fakt przyznania albo zaprzeczenia istnieniu informacji publicznej. Chociaż ja bym zmodyfikował ten jeszcze problem. Powiedział, że to, co chyba jest bolączką tej ustawy, to jest brak przyznania istnienia nośnika informacji danego typu z informacją o danej tematyce, a nie nośnika z informacją publiczną. Dla państwa może to się wydać enigmatyczne, ale już mówię, skąd wyprowadzam takie założenie. No to ta sprawa, która jest na biegu aktualnie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka ze skargi sieci obywatelskiej Watchdog Polska, dotycząca naruszenia artykułu 10 ustęp 1 i 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli wolności uzyskiwania informacji o działalności władz publicznych, a która wypłynęła na kanwie dostępu do kalendarzy i księgi wejść i wyjść w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. No ona wymaga nakreślenia pewnego ciekawego kontekstu. Jeżeli by państwo przeczytali odpowiedź, która przyszła mailem ze strony Trybunału Konstytucyjnego, to ja nie mam zielonego pojęcia przy swoim wykształceniu, swojej wiedzy zewnętrznej albo nawet własnej na temat tej sprawy, czy Trybunał posiada tą informację, nie wiem, na monitoringu, na serwerze, w formie arkusza kalkulacyjnego czy innego narzędzia biurowego, ale odmawia jej tej abstrakcyjnej przesłanki publiczności, o której mowa w artykule 1 ustęp 1, czy też ta informacja po prostu fizycznie nie istnieje. I to jest moim zdaniem podstawowa słabość ustawy, którą przegapili jej twórcy i którą jakoś musiała łatać praktyka. Jeżeli mogę tu powiedzieć akurat do tego wątku coś na obronę sądów administracyjnych, to one relatywnie wcześnie dostrzegły tą słabość. Ja pamiętam taką sprawę dotyczącą Związku Zawodowego Policjantów, który wystąpił o dostęp do informacji w zakresie procedur konwojowania i zabezpieczania czy przechowywania materiałów wybuchowych, amunicji.
Związkowcy, jak mniemam, spekuluję, bo nie siedzę w głowie skarżących i wnioskodawców, a z drugiej strony będę pryncypialny i ze względu na artykuł drugi zabraniający weryfikowania interesu faktycznego i prawnego, nie będę tego dociekał, ale wyobrażając sobie człowieka, który staje koniec końców przed komputerem, pisze ten wniosek i pewnego dnia być może przyjdzie do sądu, ja wiem, że on jest napędzany pewną ludzką potrzebą i wierzę, że ci związkowcy policyjni chcieli wiedzieć, czy pracują w tej komendzie w bezpiecznych warunkach, czy też nie. I rekonstruując sobie tą sprawę uzasadnienia faktycznego sądu, widziałem problem składu orzekającego, bo komendant powiedział, że on nie ma informacji publicznej, ale zagadką było dla mnie też jako czytelnika tego orzeczenia i pewnie samych skarżących, dlaczego. I sąd tutaj odkrył, że ustawodawca nie przewidział decyzji administracyjnej, która by zmusiła podmiot zobowiązany chociażby do tego, żeby on opisał, jakież to działania podjął w celu poszukiwania tej informacji. Czy w ogóle się wysilił, żeby przeszukać archiwa, dokumenty, komputery i tak dalej w celu odnalezienia tej informacji według zadanego kryterium. I myślę, że myśmy wpadli w taką pułapkę czynności materialno-technicznej. Akceptowaliśmy taką sytuację, że tutaj nie ma formy rozstrzygnięcia decyzji, no bo nie ma przedmiotu, bo rzekomo nie istnieje informacja publiczna. Ale jednocześnie pojawiła się grupa spraw, w której doświadczenie życiowe, czy nawet informacje od osób trzecich, czy z obiegu publicznego podważały wiarygodność takich twierdzeń. I w związku z tym ja też tutaj oddaję pewien szacunek sądom, że one wyśrubowały wtedy, i to było widoczne, pewien standard tej czynności materialno-technicznej. I widziałem, że oczekiwanie sądu było takie, aby chyba to nawet proste pismo, nie zachowujące formy przewidzianej w KPA, no jednak pozwalało sędziemu pracującemu na aktach sprawy dowiedzenie się, co ten komendant czy inny organ zrobił. I pomyślałem sobie, kurczę, to też nie bierze się bez przyczyny. To bierze się z tego, że jest skład orzekający, który chciał tą sprawę rozwiązać, tylko nie miał na czym materiału, na którym mógłby pracować. Kolejna kwestia, o której się mówi, czas. Artykuł 13 ustęp 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pytanie do pana profesora. Czy pańskim zdaniem zawiadomienie o powodach opóźnienia i terminie, w jakim udostępni się informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące, jest kwestią zaskarżalną? Jak z punktu widzenia specyfiki ustawy o dostępie do informacji publicznej, koncepcji zwłoki, przewlekłości, bezczynności w postępowaniu administracyjnym, moglibyśmy kwestionować, nie bojąc się za to oczywiście nie możemy ręczyć, ale no, nie ryzykując automatycznym odrzuceniem skargi, to zawiadomienie o mglistym terminie udostępnienia. Może najpierw do tej pierwszej kwestii. Tutaj rzeczywiście jest fakt niezaprzeczalny, że organ, który no coś tam robi w tej sprawie, czyli jest to podanie i ono jest załatwione, mówimy, no oni twierdzą, że to nie jest informacja publiczna i tak załatwiają tę w cudzysłowie sprawę. Czym to jest? No i tutaj to się odwołam może do publikacji naszego pana dziekana Karola Kiczki, on taką kiedyś popełnił publikację dotyczącą aktów kwalifikujących w administracji. I to tak naprawdę, to jest zresztą to, co pan profesor tu wspomniał, to jest ta inna czynność. Moim zdaniem coraz częściej mamy w administracji do czynienia z takimi właśnie innymi czynnościami, bo samo udostępnienie informacji publicznej, ja to kiedyś pamiętam na takiej konferencji z panią sędzią profesor Jaśkowską, żeśmy się trochę może tam też o tym rozmawiali, taka była wymiana, bo ja uważam, że samo udostępnienie informacji, czyli mówimy tak, jest informacja, udostępnił, ale my na przykład skarżymy, mówimy tak, ale to nie do końca tak, jak myśmy chcieli. No dał, rzeczywiście udostępnił, ja nie mam jak tego skarżyć, bo jest. Ale sposób. I czy tutaj nie można by powiedzieć, no właśnie, to jest ta niedecyzyjna czynność w rozumieniu artykułu 3, paragraf 2, punkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przecież tam jest powiedziane, że skardze podlegają inne niż decyzja i postanowienie.
akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień, prawda? No obowiązków tu nie, no bo choć oczywiście to jest obowiązek udzielenia, ale uprawnień moich, prawda? Czyli ja mam te uprawnienia i występuję, oni mi dali, ale nie do końca, prawda? Czyli to nie tak do końca, jak sobie życzyłem, czy no wymyśliłem, powiedzmy, nawet w tym wniosku. Czy mam tu drogę sądową? No w mojej, ale mówię, to mówię tylko jako pracownik naukowy, w mojej ocenie byłaby tutaj możliwość kwalifikowania tego jako ta czwórka, prawda, z tego punktu czwartego i ta dopuszczalność przedmiotowa skargi by tu mogła być, choć jest to no, dosyć dzisiaj no, kontrowersyjne i wiem, że no, sądy były takie próby i były skargi odrzucane. Natomiast sama ta czynność, no właśnie tej odpowiedzi, przecież to tak samo jest czynność. To jest ta sama metodologia. Ja bym też dopuścił tutaj, jak zajmuję się naukowo tym sądownictwem też administracyjnym i dla mnie to też należy do zakresu rzeczowego sprawy sądowo-administracyjnej. Dlaczego ja mogę zaskarżyć na przykład czynność, nie wiem, zarządu powiatu, który wyłania mi w drodze konkursu, prawda, organizację pozarządową, która dostanie dofinansowanie na prowadzenie tych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, to mogę zaskarżyć. I tu już mamy rzeczynność. Dlaczego ja mogę skarżyć na przykład nałożenie kwarantanny? No, nie zdradzę przecież kuchni, bo mamy teraz wyroki, w których stwierdzamy bezskuteczność tych czynności, bo kwalifikujemy, że to były czynności, a w istocie powinny być decyzje administracyjne. To dlaczego w takiej sytuacji nie kwalifikujemy tego jako czynności właśnie dotyczącej uprawnień wynikających z przepisów prawa. I tutaj wydaje mi się, że ta droga sądowo-administracyjna w tym obecnym porządku prawnym byłaby dopuszczalna przy odpowiedniej argumentacji właśnie z tej czwórki. Natomiast kwestia tego terminu tutaj z artykułu 13 ustęp 2. Fakt, że nie stosuje się przepisów KPA wyklucza nam ponaglenie. To nie ma w ogóle co mówić. 2 miesiące ponaglenia nie możemy złożyć na drodze administracyjnej. Ale pojawia się pytanie po ostatnich uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przewlekłości właśnie i bezczynności, którą to można, że tak powiem, rozstrzygnąć, o ile stan istnieje, czy tu nie można by było jednak skarżyć bezpośrednio tej przewlekłości? Bo owszem, nie jest przekroczony termin 2 miesięcy. Mamy to normalnie też w postępowaniach administracyjnych. Decyzje też mamy, 60 dni na wydanie decyzji administracyjnej. Ale dlaczego miałbym czekać na zarejestrowanie pojazdu, jak mam cały komplet dokumentów, gdzie tą skrajną jedną jest co? No, bez zbędnej zwłoki natychmiast, czyli od ręki. Przychodzę i wychodzę z decyzją wydaną. Oczywiście maksymalnie 60 dni, ale teraz jeżeli bez uzasadnionej zwłoki, to mamy przewlekłość i możemy to skarżyć. Oczywiście do momentu, aż wyda decyzję teraz, po tych ostatnich uchwałach, ale jednak tutaj mamy sytuację 2 miesiące. Jeżeli ja przed upływem tych 2 miesięcy nie, bezczynności nie mogę skarżyć, bo mamy granicę. Ale pytanie, czy ja nie mógłbym zaskarżyć tutaj przewlekłości? Oczywiście nie opierając się tutaj absolutnie na KPA, no trochę by trzeba tutaj się zastanowić, że te przepisy szczególne, które tworzą nam tą sprawę sądowo-administracyjną w ujęciu formalnym, a nie materialnym, dawałyby do tego podstawę, bo rzeczywiście tutaj no, w tym katalogu przedmiotów zaskarżenia, jaki mamy w artykule 3 paragraf 2 PPSA, przewlekłości w zakresie dostępu do informacji publicznej też nie ma, ale tam bezczynności też nie, skargi na bezczynność też nie ma, bo mamy ją gdzie w przepisach szczególnych. Więc można by tutaj wychodząc także poza regulację tej ustawy materialnej, gdzie no chociażby, proszę zobaczyć, Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Artykuł bodajże 17, już teraz nie pamiętam, który mówi właśnie o tym prawie do szybkiego załatwienia. Czyli tutaj zasada szybkości, która daje podstawy i tam jest prawo do sądu w tych sprawach też. I zalecenia są komisji, przecież parlamentu, aby Europejski Kodeks Dobrej Administracji, to jest ten z 2001 roku, stosować w krajowym porządku tam, gdzie daje coś więcej, czyli daje procedurę, prawda? Czyli daje procedurę, my bardzo często też przecież w uzasadnieniach sądowych sięgamy do tego Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji. Proszę zobaczyć, no uzasadnienie
miejscowego planu zagospodarowania, różnych takich czynności. Czerpiemy z tego. Dlaczego by tutaj nie, z tego też nie wyprowadzić tej normy dozwalającej na skargę? W mojej ocenie, no ale jak mówię, to bardziej może jako teoretyka teraz, ta podstawa do zaskarżenia przewlekłości, gdy w sposób nieuzasadniony działaniami pozorowanymi no, dobija się, brzydko powiem, do tego maksymalnego terminu, no, jest na pewno zjawiskiem pejoratywnym, dającym podstawę. Tylko pytanie, czy sąd zdąży orzec, nie? Bo to jest pytanie, kto będzie szybszy, czy organ, który odmówi bądź udzieli, czy sąd, który rozstrzygnie. No tutaj proszę pamiętać, to są sprawy tak zwane PK, czyli poza kolejnością załatwiane w tym teoretycznie 30-dniowym terminie w sądzie. Tylko że jak wiadomo, no, sankcji też takiej i środków dyscyplinujących nie ma, no bo to za wiadomo kwestia też osobowa, to są jeszcze kwestie związane z obłożeniem z wokant i tak dalej, wiadomo. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, teraz pora przyszła oddać głos widzom, słuchaczom, poprosić też o głosy, komentarze reszty panelistów. Natomiast zanim przystąpię do tego, mam dla Państwa bardzo ważny komunikat, mianowicie Sąd Drugiej Instancji w Warszawie, Sąd Karny, ogłosił wyrok dotyczący zarzutu zniesławienia pani rektor Siedleckiej. Sąd uchylił wyrok i umorzył postępowanie co do obu zarzucanych czynów z uwagi na znikomy stopień szkodliwości społecznej zarzucanego czynu, więc pod koniec dnia powiedziałbym wolność uzyskiwania i rozpowszechnienia informacji zwyciężyła. Ja bardzo gratuluję pani redaktor i chyba to po południu ma wyjść słońce. Widzę, że ono w Warszawie już wychodzi wcześniej. Bardzo się cieszymy. Poproszę o klaski. I pozwolę sobie przed zakończeniem naszego dzisiejszego spotkania w takim razie poprosić naszą obsługę, bo wiem, że mamy więcej mikrofonów, tak aby obsłużyć osoby zainteresowane. Tu jest, nie brakuje. Proszę, Przemek Katarzyna. Mało dziękuję. Organizacyjne, bo myślę, że możemy się sprężyć i o 15 zakończyć, żeby jeszcze wszyscy zdążyli przed wyjazdem zjeść, bo mamy kupę jedzenia i trzeba je zjeść. Też pomyślmy o swoich żołądkach. Kto chciałby zadać pierwsze pytanie? Krzysztof Jakubowski. Rozmawiałem jakiś czas temu, utkwiło mi w pamięci, z osobą o wykształceniu prawniczym, która właściwie utkwiła mi to w głowie, że powiedziała coś odnośnie wyroków, orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach o dostęp do informacji, że one są zachowawcze. Mniej więcej było mowa o tym, że jeśli sąd ma, jeśli sprawa jest taka niejasna, jakby, że, jakby trudna, jeśli sąd ma orzec na korzyść organu władzy publicznej, który ma pewną renomę, albo na korzyść tej jawności taki obywatela, no to sąd zawsze zachowa się zachowawcze, przyzna rację tutaj temu organowi. I ja też taką sprawę swoją kojarzę przed sądem administracyjnym, kiedy ona jeszcze nie jest zakończona, bo to jest sprawa dopiero z 2020 roku początku, kiedy tak świeża sprawa, jeszcze czekamy na termin przed NSA, kiedy zapytaliśmy się marszałka województwa lubelskiego, czy no organ o dużej chyba renomie tak administracyjnej, o nagrody wypłacane pracownikom urzędu w kwotach powyżej 20 000 zł za rok 2019, w tym jedna nagroda 64 000 zł. Przy czym nie był to pracownik pełniący funkcji publicznej, zdaniem marszałka. No i my tutaj też podważaliśmy to do sądu, twierdząc, że no nie jest możliwe, żeby osoba nie pełniąca funkcji publicznej otrzymała tak wysoką nagrodę. No i sąd tutaj też zachował się jakby zachowawczo i przyznał rację marszałkowi, że no skoro marszałek twierdzi, że te osoby nie pełnią funkcji publicznych, no to z pewnością nie pełnią i nie ma tutaj co tego dalej rozpatrywać. Ale też mi się przypomina, no, nasuwa od razu taka sytuacja, już zmierzam do końca i do pytania też. Kilka lat temu zmieniło się trochę orzecznictwo sądów w zakresie dotyczącym wygaszania mandatów radnych z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. I od kilku lat któryś z sądów, a pierwszy to zwrócił uwagę w swoim orzeczeniu,
że jeśli radny prowadzi działalność gospodarczą i otrzymuje zapłatę, pieniądze od gminy, to jest również mienie, bo wcześniej było uważane, że pieniądze za usługi nie stanowią mienia. I od tego czasu już zauważyłem, że coraz więcej sądów, chyba wszystkie, orzekają właśnie w ten sposób. Czyli ten pierwszy sąd zdecydował się nie na tą zachowawczość, tylko poszedł krok dalej. I teraz już już jest to na porządku dziennym, że jest to uważane, że to jest również wykorzystanie mienia gminy. I może, korzystając z okazji, że tutaj gdzieś odbywa ta konferencja nasza, to może właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu powinien być takim sądem, który niesie ten kaganek jawności i ma takie orzeczenia właśnie, które będą potem wzorem dla innych sądów w Polsce, że nie właśnie takie wyroki zachowawcze, tylko właśnie na korzyść, jakby krok dalej na korzyść tej jawności. Może taki dobry przykład potem by poszedł w Polskę i może to była w ten sposób byśmy bez jakichś wielkich reform dokonali tej sądowej ochrony prawa do informacji. Dziękuję. A to pytanie słynne, na które czekamy? No to właśnie to pytanie, czy właśnie może sąd wrocławski powinien, z uwagi na to miejsce, powinien być może takim... No niestety Wojewódzki Sąd Administracyjnego we Wrocławiu nie ma tutaj dzisiaj z nami. A nawet jeśli to jest to pytanie do sędziów i jestem ostatnią osobą predysponowaną do tego, żeby wypowiadać się w ich imieniu. Okej, no to może w takim razie pytanie, czy w ogóle jest na to szansa, żeby któryś z sądów administracyjnych w Polsce właśnie był takim, który będzie... Nie wiem. Nie wiem i tego obawiam się, nie wie nikt. Mówiąc w imieniu sędziów i w imieniu prawników, przychodzimy na Uniwersytet Wrocławski, na tutejszy wydział, i z mniejszymi albo większymi potknięciami uczymy się pewnego rozumienia konstrukcji prawnych. Niektórzy mają to szczęście weryfikować je w rzeczywistości, potwierdzać ich adekwatność albo kompletne odklejenie. I to też jest między powód, dla którego spotykają się tutaj bardzo nobliwi goście dzisiaj z tego powodu. I powiem w ten sposób, jednak będąc prawnikiem nawet nie tyle polskim, ile powiem dumnie europejskim, no wychowani w tej tradycji civil law, jesteśmy uczeni do tego, że to słowo zaklęte w strukturę przepisu prawnego i normy prawnej rozstrzyga bardzo często o życiu i śmierci. I z tego też bierze się taki duży szacunek dla tych nieszczęsnych kobiet i mężczyzn w liczbie 460 w Sejmie i w Senacie, że to oni wyznaczają nam pole gry. I teraz, jeżeli, i chciałbym zwrócić na to uwagę, bo chyba, ja za to przepraszam, bo to widocznie nie wybrzmiało mocniej kilkadziesiąt minut temu. Ja od lat mówię, że skończył się w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej taki czas, że my przerzucamy tą odpowiedzialność za stan tego dostępu do informacji publicznej na sędziów. Będzie wykroczenie, będzie odejście od wykładni językowej i przejście na inne metody i rekonstruowanie no, czasami bardzo odległych norm od pierwotnego brzmienia tego przepisu, będzie zarzut aktywizmu. Ja wiem, że mamy kolegów w środowisku i rozmawialiśmy wcześniej o między innymi habilitacji pani profesor Doroty Dąbek poświęconej zjawisku prawotwórstwa sędziowskiego w sądownictwie administracyjnym. Ale z drugiej strony to jest zawsze duży ciężar i duże odium, że prawotwórstwo wyszło nam poza ten organ, do którego umówiliśmy się my, albo nasi rodzice, albo nasi dziadkowie w referendum konstytucyjnym. I dlatego jestem zwolennikiem analizowania tego, co robi sądownictwo administracyjne. Zaliczam się też do jego krytycznych recenzentów. Staram się poświęcać bardzo dużo czasu na wykonywanie, dlaczego doszło do potknięcia, poślizgu albo odejścia nawet od metod wykładni i jakie ceny wystawia nam za to społeczeństwo. Ale ja zawsze podkreślam jedną rzecz. Pierwotnym odpowiedzialnym za, wybaczcie mi ten język, dziadostwo w dostępie do informacji publicznej jest polski Sejm i Senat i nasza klasa polityczna, która traktuje dostęp do informacji publicznej jako zabawkę, którą można doraźnie pokazać w głównym wydaniu wieczornych serwisów informacyjnych, bo minister nie chce udostępnić, bo tamto. Zadaję pytanie, jeżeli tylu naszych posłów i senatorów było sfrustrowanych wykonywaniem, pisaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
to dlaczego żaden z nich w ramach inicjatywy poselskiej nie zrobił chociażby głupiego zespołu roboczego i nie dokonał przeglądu ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawa prasowego, czy nie przeanalizowanych, znanych doskonale przez stronę społeczną, rozrzuconych przepisów dotyczących jawności oświadczeń majątkowych? Wiem i myśmy z kryzysem konstytucyjnym weszli w taki, a nie inny stan normatywny. Nawet jak nam się nie podoba, jestem pierwszym krytykiem i to państwo wiecie, takiej konstrukcji jak dokument wewnętrzny. Uważam ją za nieuprawnioną, za niekonstytucyjną, wypaczającą i będę tego poglądu w sposób śmiały, acz taktowny, ale zawsze akademicki bronił. Tylko zadam pytanie. Skoro mamy diagnozę, skoro państwo zostaliście tak boleśnie doświadczeni, skoro mam kolegów i koleżanki ze środowiska akademickiego, którzy nie mogą dostać paliwa do swoich badań naukowych ze względu na odmowę o takim typie charakterze, jeżeli ten problem został zdiagnozowany, dlaczego nie ma jakiejkolwiek inicjatywy ustawodawczej? I ja myślę, że w dobrym kierunku, ja mówię to z przykrością, idzie Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Panoptykon w momencie, w którym mówi pas. Bo proszę zobaczyć, z wypowiedzi trzech naszych prelegentów wyszło, rezygnujemy z takiej strategicznej litygacji w walce o informacje, bo, i tu w różnych konfiguracjach padała odpowiedź, utrwalamy złą linię orzeczniczą. Ta linia orzecznicza, ona jest dla nas kontrowersyjna, może być długofalowo społecznie szkodliwa, ale jednak jest mniej lub silniej związana z dysfunkcyjną normą prawa stanowionego, więc pora, aby wreszcie odpowiedzialność wzięli za to ludzie, którzy mają ku temu kompetencje. Jako krytyk o niektórych, czy części, czy może nawet większości orzeczeń sądów administracyjnych w pewnych sprawach. Ja jednak będę obrońcą tych sądów, że one, co wielokrotnie mówiłem, działają w pewnym wytyczonym polu gry. Jest niestety, no, mówimy o prawie do informacji, kontrola społeczna, to nie nadzór. Jeżeli jesteśmy sfrustrowani, pora stawiać, mimo trudnych niewątpliwie uwarunkowań politycznych, mimo deprecjacji pluralizmu politycznego w polskim parlamencie, stawiać to jako pewną społeczną kartę przetargową. Chcemy dla nas, dla statystycznych tam Bernaczyków, Kowalskich, Klickich i tak dalej, lepszego dostępu do informacji publicznej i pokażcie. Pokażcie, że to potraficie, a nie tylko się tym bawicie, aby traktować to jako cep dla swojego przeciwnika politycznego. I wydaje mi się, że rozumiem prowokację intelektualną, prośbę sędziego, spróbuj spojrzeć na tą normę prawa inaczej. I powiem szczerze, jako radca prawny też często sąd o to proszę. Nawet proszę o to oficjalnie w piśmie procesowym. Ale rozumiem też pewną logikę instancji. Sąd może pójść do pewnej granicy, ale musi się liczyć z tym, co powiedział sąd przełożony. Pomijam już takie kwestie jak obserwacja ścieżki awansowej, wizytacja, lustracja działalności orzeczniczej sędziego i przyglądanie się temu, czy on podąża za pewnym schematem wytyczanym przez sąd przełożonych. Więc ja nie wiem, czy pan profesor też z pozycji sędziego chciałby coś do tego dodać, ale pan przywołał artykuł 10 Konstytucji. Wiemy, przyzwyczailiśmy się do tego już w polskiej demokracji. Wzrosła nasza tolerancja na sztywne odejście od tekstualnego znaczenia przepisu, ale to ciągle jest przepis. To nie sąd go tworzy. No, oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że no, jak pan słusznie profesor zauważył, ten aktywizm sędziowski to jest też coś, co daje nam pewne narzędzie do obrony kogo? No właściwie jednostki, bo proszę pamiętać, my jesteśmy sądem prawa publicznego i my rozstrzygamy spory publiczne, ale my musimy chronić jednostkę, dlatego że to w starciu z organami władzy wykonawczej to jest zawsze ta strona słabsza. My oczywiście kontrolujemy zgodność z prawem i się musimy tym, ale skąd się bierze ten aktywizm? No właśnie z uwagi na to, że pewne regulacje są oderwane od idei ustawy, bo mamy przepisy, które przeczą często idei jakiejś ustawy i my musimy podejmować te działania takie w kierunku wykładni celowościowej,
co jest w pewien sposób też i tolerowane w drugiej instancji i to myślę, w mojej ocenie, to jest właśnie to, co my robimy z punktu widzenia ochrony praw jednostki, że ja bym się nie zgodził z tym, że sąd administracyjny staje po stronie organu, bo to jak ma wybór, prawda, to nie, bo tu my zawsze musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę ta jednostka, kto by nie był to, ale jest zawsze tą stroną słabszą w stosunku publiczno-prawnym, bo innego rodzaju budowę mamy w stosunku cywilno-prawnym, tam są równi i to jest spór. Natomiast tutaj zawsze jest ten element władztwa i my musimy w ramach no, pewnych możliwości, oczywiście tam, gdzie ustawodawca no, czegoś nie dopowie, możemy z kontekstu ustawy, z aksjologii coś wyprowadzić, to idziemy w tym kierunku właśnie tej wykładni celowościowej. Czasami dostajemy za to w drugiej instancji, ale na szczęście tu sędziowie sądów administracyjnych nie podlegają tym ocenom i nadzorowi ministra sprawiedliwości. Mamy prezesa NSA, mamy swoją ustawę ustrojową i tutaj jakby z tego punktu, z tej stabilizacji orzeczeń nas też nie rozliczają w takim znaczeniu, jakby byśmy się musieli tymi liczbami kierować, prawda, bo tutaj ten jednak to dobro wymiaru sprawiedliwości, dobro strony przede wszystkim, czy stron, no i zgodność z prawem. To jest jakby to, czego tutaj, no, czym się zajmujemy. Mam pytanie o Alina Drzewska. Tak. Alina Drzewska, dzień dobry. Obywatelka, też członkini sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Podatniczka. Słucham? Obywatelka, podatniczka. Kobieta. Podatniczka, tak jest. Nieprawniczka. Mam dużo wątków i postaram się tak jakby od najwyższego, bo tak, albo nie, od najwcześniejszego. Mówił pan o tym, że pan sędzia, o ochronie jednostki. No właśnie, moja frustracja wynika z tego, że ja nie mam tego poczucia właśnie ochrony jednostki. I trochę być może to jest sytuacja, jaką w moim obszarze działań widzę, czyli na przykład rozmawiam z fajnym nauczycielem o problemach, jakie są wśród nauczycieli i ten fajny nauczyciel nie wierzy, że takie rzeczy się dzieją. I być może teraz mamy do czynienia właśnie, jest fajny sędzia, który nie wie, co się dzieje wśród jego kolegów i koleżanek. W imieniu kolegi dziękuję za komplement. Tak, natomiast nasza frustracja, moja frustracja jest bardzo ogromna, ponieważ też niestety z pewnych jakichś moich problemów, bo nie jestem zawodową zapytywaczką, tylko obywatelką, wyroki się ostały, ale takie totalnie absurdalne i bzdurne i wprost niezgodne z ustawą, czyli na przykład, to tak żebyśmy wiedzieli o czym mowa, szkoła stwierdziła, że jeżeli wywiesza zarządzenie na drzwiach szkoły, sąd rzeczywiście uznał w USA, że to jest forma udostępnienia informacji publicznej i jeżeli ja chcę sobie przyjechać, to mam tam pojechać i sobie zobaczyć do Inowrocławia czy Płocka. I tego typu naprawdę każdy i każda z nas mogłaby, no, dziesiątek tego typu. I teraz nie chodzi mi o to, że ja teraz będę mówiła, jakie to w USA są złe i niedobre. Raczej chciałabym wynieść to na ten poziom, że kurczę, mamy wszyscy, my, Polska, mamy problem z jawnością. I to było z jawnością. I to, że również sędzia może stać się w pozycji obywatela i walczyć o sprawy wspólne, o sprawy polskie, że tak powiem, to na przykład sędzi Ireny Kamińskiej, która orzekała właśnie w taki sposób chroniący administrację w naszej ocenie, po czym kiedy się znalazła po stronie bycia obywatelką, spotkała się z wypracowywanym przez sądy i również przez nią koncepcją dokumentu wewnętrznego. I teraz nie chodzi mi o to, żeby atakować kogoś, tylko żeby przyjrzeć się raczej z góry temu, że to jest problem nas wszystkich. I akademików, i obywatelek, i sędziów. I czy w ogóle widzicie, żeby... I oczywiście tutaj też fajnie jeszcze gracze do tego, czyli posłowie, posłanki, żebyśmy wspólnie, nie bez oskarżania się, albo wy obywatele nadużywacie, a wy sędziowie to i to, nie chcę już iść w to. To już fajnie byłoby poznać, bo dla mnie to było cenne, poznanie, z czym wy się zmagacie, waszą perspektywę, no że my mamy to takie tutaj no, na podstawie w granicach prawa i musimy to i to. Spotkać się i pogadać o tym,
ale nie w kontekście obrzucania się winą, tylko w kontekście, jak możemy wspólnie, mając te różne perspektywy, zdefiniować problemy i zrobić, żeby to prawo było skutecznie realizowane. Bo ja rozumiem też, frustracja czasami jest taka, że no ta, chciałbym, ale jest źle zadane pytanie, nie? I jakby i bawimy się w tego kotka i myszkę i w tego ping-ponga. I jeszcze to tyle. To jest pytanie, czy w ogóle widzicie wszystkie jakby tutaj i NGOsy, i akademicy, i sędziowie, że w ogóle taka dyskusja byłaby potrzebna, ja widzę, i czy byłaby możliwa? Ona by, myślę, miała bardzo głęboki sens, bo wychodzimy wtedy z tego podwórka, z tej piaskownicy obrzucania się piaskiem, tylko takiego wyjścia na zewnątrz i kurczę, a może rozwiążmy ten problem, że tego piachu jest dużo i może warto zasiać w końcu trawę. A druga rzecz jeszcze, bo chyba nie wiem, źle zrozumiałam. To jest, rozumiem, pierwsze pytanie o tą płaszczyznę komunikacji. To Alina, przepraszam, ja ci tak mówię, no nie ma czasu, czas ma nas. Nie, broń Boże, nie żartuję, przywrócę czyście. Zaraz to słuszne i pierwsze i podstawowe prawo. Natomiast ja myślę, że tak się dzieje, bo proszę spojrzeć na formułę tego spotkania. Mamy tutaj dwóch sędziów. Tu nie padło jakiekolwiek oskarżenie, że państwo nadużywają prawa do informacji. I inaczej, no, stworzono przestrzeń, żeby porozmawiać o tych dysfunkcjach. I ja nie przypominam sobie, podkreślę raz jeszcze, nie przypominam od kilkunastu lat ani jednej, a przypomnę, że to nie jest konferencja naukowa, to jest zaledwie debata, to jest pewne seminarium problemowe, aby jakikolwiek sędzia procesualista usiadł i przeszedł przez to krok po kroku. To może powinniśmy się ucieszyć z takich małych kroków i kropli drążącej skałę, bo kto jak kto, ale ja znam ciśnienie, ja mam znam frustrację i znam, powiem z pełną odpowiedzialnością, ludzkie dramaty stojące za ludźmi, którzy nie dostali informacji publicznej. I za to no, też dziękuję wielkiemu nieobecnemu mojemu koledze z Katowic, Grzegorzowi Wujkowskiemu, bo on mnie przeszło dekadę temu ożenił ze swoimi odwiedzającymi w ramach poradnictwa społecznego, które prowadziło stowarzyszenie. I to był pierwszy mój taki kontakt z seniorami, z emerytami z województwa śląskiego, którzy nie mogli spać w nocy, chorowali ciężko, bo byli bezpośrednimi na przykład ofiarami jakiegoś zaniechania nadzoru budowlanego. I usłyszeli, że słuchaj, ty powinnaś sprawdzić, czy to jest legalne, czy to jest zrobione i po raz pierwszy dowiadują się, że mają dostęp do informacji publicznej i brutalnie zaczynają być wycinani przy samej ziemi. I powiem szczerze, to mnie nauczyło bardzo mocno takiego dystansu wobec takiego kanonu, że wchodzimy na konferencje, seminaria i każdy podchodzi utwartym schematem. Stąd przyjęto taką otwartą formułę i ja nie chcę już wytykania też tego palcami i odpowiedzialności. Ja ją znam, ja ją zdiagnozowałem. Państwo polskie w ramach pensji nauczyciela akademickiego mi za to zapłaciło. Nie wiem, czy chcę z tego skorzystać. Dzisiaj wygląda na to, że nie. I dlatego ja proponuję to, co proponowałem też od kilku lat, żeby zgodnie z zasadami techniki prawodawczej wyjść z własną propozycją tej legislacji i położyć ją na stole. Jeżeli chodzi o justicję na przykład i naprawę praworządności, to ja wiem, co się możemy z takimi projektami stać, ale przynajmniej wtedy jest jasny, stabilny głos społeczeństwa, że my chcemy takiego prawa. Jeżeli są ludzie, którzy nie chcą go dać, no to chyba nie są godni tego, żeby stawać po tej drugiej stronie tego stosunku przedstawicielskiego. Więc ja nie wiem, czy pan profesor chciałby się odnieść do tej wypowiedzi, bo tak mówię, no tutaj nie sądzę, żeby był jakikolwiek przyczynek do tego, że my, czy sędzia tego czy innego sądu, czy profesor tej uczelni przerzuca odpowiedzialność za stan dostępu do informacji na społeczeństwo. Raczej powiedziałbym, każdy spojrzał na ten swój obiekt z różnych stron. I mi się wydaje, że ja przynajmniej zdołałem sobie stworzyć całą listę takich punktów zaczepienia i diagnoz. I ja powiem ci szczerze, z mojego osobistego doświadczenia uważam, że zostały wyczerpane już możliwości apelowania,
lobbingu sądowego czy tam litygacji strategicznej i to już jest kwestia przełożenia tego zgodnie z techniką prawodawczą, korzystając z doświadczeń polskich i zagranicznych. Oczywiście otwartym pytaniem zostaje, czy ktoś to przejmie. Panie profesorze? Też mi się wydaje, że tylko kwestia legislacyjna. Tutaj no mamy ramy takie, jakie są i musimy to albo będzie zmienione i będziemy stosować nowe prawo i wtedy w świetle nowego prawa to rozstrzygać już, albo pozostajemy przy starych, tych niestety utartych kanonach, no, bogato orzeczniczo już wypełnionych. No. No i pamiętam kiedyś Adam Dobrawy napisał taką mądrą rzecz, żebyśmy już przestali się kopać po kostkach, tylko zapytali, co można z tym zrobić. To akurat nie jest polska specjalność, prawda? Ale wiecie, że państwo, że to jest seminarium prowadzone za pieniądze amerykańskiej agentury w Polsce i Norwegów, którzy podzielili się. Tak jest, podzielili się z nami, tak jest. I powiem, że to mnie wywołał u mnie uśmiech, dlatego że między innymi donatorem, sponsorem tego wydarzenia jest National Endowment for Democracy. To jest organizacja założona między innymi przez Ronalda Reagana, a za prezydentury Reagana powstała taka koncepcja sensitive but unclassified, jeżeli chodzi o stosunek administracji prezydenckiej do amerykańskich informacji publicznych, czyli coś, co nie jest informacją niejawną, ale może lepiej, żeby rząd federalny tak łatwo nie pokazywał. Jest to pewien chichot historii, ale może też zrozumienie tego, że każda władza musi tworzyć mechanizmy samoograniczenia, żeby się nie degenerowała. I Alino, jeżeli masz jeszcze jakieś krótkie pytania, bym cię zachęcał do niego, a potem pozwoliłbym sobie przekazać mikrofon celem słowa komentarza, do którego zgłasza się Wojtek. Ja tylko jeszcze chciałam wyjaśnić, bo w swojej wypowiedzi powiedział pan, że tak jak powiedziała Paula Kucińska, że sąd ma obowiązek zbadania, czy to jest informacja publiczna. I właśnie tutaj mam wątpliwość już na tym poziomie, ponieważ znaczy, to zależy, z której strony patrzeć. I właśnie fajne byłoby, żebyśmy sobie spotkali się i opowiedzieli o swoich punktach widzenia w takim większym gronie, więcej przedstawicieli, więcej pól, bo i również organy, bo ponieważ ja się dziwię, dlaczego, skąd w ogóle sąd wywodzi to, że ma zbadać tą informację publiczną, ponieważ jeżeli przeczytamy ten artykuł pierwszy, ale z innym akcentem, to wcale nie wyjdzie, że to jest definicja informacji publicznej, tylko że to jest wyznaczenie. Każda informacja o sprawach publicznych jest sprawą publiczną. Czyli w tłumaczeniu na normalne, to co robi prezydent w ramach swojego bycia organem jest informacją publiczną. A to, jakie on w trakcie pracy pali na przykład markę papierosów, to nie jest sprawa publiczna, robi to jako organ, ale no, czy jako prywatny człowiek. I ja z tej perspektywy, ja wiem, że to nie jest profesjonalne, ale tak bardzo klatkę sobie wstawiliśmy w to, że to jest definicja, że ja z całym szacunkiem. A mamy 61. Alino, ja tak. Nigdy nie mówię, że to jest definicja, bo to nie spełnia standardów definiowania z punktu widzenia techniki prawodawczej. Tylko zwróć uwagę na pewną okrutną, ale logiczną spójność tej metodyki sądu. Bo jeżeli, i ja patrzę na to z perspektywy konstytucjonalisty i myśmy rozmawiali długo z panem profesorem na to zagadnienie. Jeżeli operujemy na poziomie ustawowym i mamy w makrokompozycji ustawy napisane, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, to obowiązkiem sądu administracyjnego jest rzeczywiście sprawdzić, czy informacja, niezależnie od tego, że to jest układ znaczący, zrozumiały i tak dalej, posiada tą dodatkową cenę, jest o sprawie publicznej. I zobacz, że teraz dla mnie największym, ja mówię tak, największą krzywdą, jaką zrobiono prawu do informacji w Polsce, było nazwanie jej publiczną. Bo nawet z semantycznego punktu widzenia jest to ogłupiające dla statystycznego Polaka. Bo jeżeli podejdziemy do tego w sposób, proszę mi wybaczyć już ten język, głupatologiczny, i nazwiemy informację, pójdziemy z kontekstem językowym, potraktujemy informację publiczną jako jawną, no to jest nielogiczne z punktu widzenia sformułowania, że informacja publiczna może być sklauzulowana jako informacja niejawna. Nie traci cech informacji niejawnej, ale jest niedostępna, ergo niejawna. Publiczny może przenosić też konotację dostępny dla ogółu.
ale to też rodzi pewne problemy i wreszcie jest jeszcze jedno najbardziej mroczne, że tak powiem, znaczenie z punktu widzenia przejrzystości naszej administracji i efektywności też prawa do informacji. To znaczy, że nadajemy temu pojęciu sprawy publicznej pewną wagę. Tylko zobacz, jeżeli ja nazywam coś publicznym, to zachęcam mojego interlokutora do dzielenia pozytywnej oceny. To jest publiczne, bo zasługuje na uwagę całego społeczeństwa. I otwieramy to sformułowanie na mgliste kryteria weryfikacji. Kto to jest w tym momencie ogół? 38 milionów Polaków, Rada Dzielnicy, osiedla, grupa sędziów należących, nie wiem, na przykład do Stowarzyszenia Justicja, Wspólnota Akademicka Uniwersytetu Wrocławskiego, kto to jest? Natomiast patrząc do uzasadnienia poselskiego projektu ustawy, który był procedowany w Sejmie trzeciej kadencji, to tam nawet wyłaniała się z tego supozycja, która jest niechętnie podejmowana przez sądy administracyjne, że ta sprawa publiczna to mogła być sprawa czysto indywidualna. To mógł być problem życiowy wymyślony przez jednego, jedynego Kowalskiego. A z czego wywodzę taki argument? Z tego, że jest wprost napisane w uzasadnieniu projektu ustawy, że prawo do informacji miało służyć na zasadzie związku instrumentalnego wspieraniu czy realizowaniu innych praw jednostki. Ja powiem ci szczerze, że no, pro bono zastępowałem przed Sądem Okręgowym w Katowicach Grzegorza Wójkowskiego, który wygrał tą sprawę dzięki temu, że złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej i rzucił przed sądem dowód w postaci 300 stron dokumentów, który pokazywał pewną korespondencję potwierdzającą słuszność jego publicznego zarzutu. Dzisiaj w Polsce 2020 roku ja się boję, że ktoś by mu powiedział, że to prawo do informacji publicznej, które chciał wykonać, to jest na jego prywatne potrzeby, ergo to nie dotyczy spraw publicznych. Ale to jest do rozwiązania poprzez zmiany stanu prawnego. To ja mam to podsumowanie powiedzieć. Powiem jedno, dwa zdania chyba, bo padało tylko to, że rozmawiamy w takim fajnym gronie i to rzeczywiście jest bardzo owocne. Tylko tutaj jeszcze jednej strony brakuje. Przy czym to nie jest zarzut do organizatorów, bo to i tak jesteśmy o jeden krok dalej, ale brakuje mi jeszcze, jeżeli mielibyśmy kompletować, to brakuje organów administracji. I wyobrażałbym sobie, że można to zrobić w dość prosty sposób, to znaczy sprawdzić, jaki organ administracji miał najwięcej spraw w sądach administracyjnych, potem znaleźć jakiegoś emerytowanego pracownika tego organu, który się zajmował odmawianiem i spytać go, dlaczego odmawiał. I nie dlatego, żeby go potem tam wygnieść w ziemię, tylko po to, żeby posłuchać, jakie on ma argumenty. I ja powiem, że ja mam pewne doświadczenie w podobnym procesie. Jestem współautorem raportu, który się nazywa Jak osiodłać Pegaza, który dotyczy tego, w jaki sposób kontrolować służby. I jego siła polega na tym, że go pisałem ja, Piotrek Kładoczny z Fundacji Helsińskiej, Adam Bodnar, ale też ludzie ze służb. I jakby teraz nikt nam nie może powiedzieć, że to jest raport, który tylko uwzględnia jedną perspektywę. To jest raport, który uwzględnia potrzeby pogodzenia różnych wartości. Dostępu do informacji, kontroli nad służbami, sprawności organów administracji, no wszystkiego. Tak? I więc to jest jedna rzecz. Właśnie, żeby pomyśleć o jak najszerszym włączeniu. Drugą rzeczą jest to, że ja wyjeżdżam stąd, czy będę wyjeżdżał, z po prostu z takim poczuciem, że to jest niemal gotowe. Oczywiście po zderzeniu z tym człowiekiem z administracji, który może mieć inną opinię. Natomiast znowu odnosząc się do tego doświadczenia z raportem Osiodłać Pegaza, my wtedy go pisaliśmy do szuflady. A teraz jest punktem odniesienia prac legislacyjnych w Senacie. W związku z tym, że wybuchła afera Pegasusa, która nam akurat była na rękę. I stąd wyciągam taką lekcję, że nawet jeżeli coś się pisze do szuflady, bo to będzie, nie wiem, opis problemów i rekomendacje, to nie wiadomo, kiedy coś się stanie, nad czym nie będziemy mieli kontroli. Kiedy wyciągnięcie tego z szuflady będzie po prostu strzałem w dziesiątkę.
A warto to zrobić wcześniej, bo przygotowanie czegoś takiego nie zajmuje chwili. To jest jakiś proces, który na przykład w przypadku tego naszego raportu zajął rok spotkań, co miesiąc wielogodzinnych. Więc to myślę sobie, że tak się zacząłem zastanawiać, co jakby jest efektem tego naszego długiego spotkania i pomyślałem, że to może być jakimś dalszym krokiem i może zachęcam do tego. Zwłaszcza, że są pewne rzeczy, do których mamy zgodność. Te dwa kółka, które wprowadziłem, to wszyscy wiemy, że to jest bez sensu. I chyba nie będę przedłużał, bo trochę jestem już głodny. Jedno zdanie. Wzmacniając te głosy, które były pana profesora i Wojtka, nie będzie lepszej okazji do tego, aby teraz wyłożyć na stół propozycję społeczeństwa obywatelskiego w zakresie dostępu do informacji, bo po prostu partie opozycyjne łakną poparcia ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Oni się będą uśmiechać do nas ze wszystkich stron, będą czekali na nasz głos i będą chcieli nas słuchać. Później, gdy dojdą do władzy, nie będzie absolutnie ich interesowała jawność. Oni będą chcieli utrzymać status quo po to, aby rozgrywać swoje interesy. Dzisiaj możemy postawić gotowe projekty na stole i w tym duchu, o którym Wojtek mówił, warto je wypracować. Nie mam wiele więcej do dodania, bo bardzo, bardzo dobrze spuentowane jest to też coś, co czuję i uważam po tym spotkaniu. Przede wszystkim cieszę się, że to jest już jakiś początek i pierwszy krok do tego, że widzimy różne perspektywy i to jest cenne. Dobrze tutaj wcześniej zostało podkreślone, że potrzebna nam jest jeszcze perspektywa administracji, natomiast ja też czuję, że mimo, że może nie wiemy jeszcze, czy to ma być sąd powszechny, czy sąd administracyjny, czy zmiany mniejsze, czy może gotowy projekt ustawy, to wydaje mi się po prostu, że jesteśmy gotowi na to, żeby dokonywać tych zmian, a to jest też dużo, bo przeszliśmy z jakiegoś etapu na tylko diagnozowaniu tego, jak jest źle i co się pogłębia, że jest źle, do tego, żeby przygotować jakieś przepisy i rozwiązania, które mają cokolwiek zmienić, więc bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, ja bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Więc liczę na to, że będziemy mogli rzeczywiście dokończyć te twórcze rozmowy w trakcie poczęstunku. Dziękuję architektom dzisiejszego spotkania, donatorom, sponsorom, stronie społecznej. Jestem dumny, że mogłem zasiąść z Państwem i ze znakomitymi gośćmi na tej sali. I dziękujemy również jako nauczyciele akademicy za tą perspektywę człowieka, no, który pracuje z żywym prawem. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ukłony dla Was i także dla tych, którzy wytrwali w trakcie transmisji w sieci. Dziękuję bardzo.